Będziecie widzieć mnie. Tak, Poszło. nagrywanie wystartowało. Dobra. Pięknie. Czuk. Poczekajcie, ja teraz sprawdzę, czy to wszystko rozumiem, jak muszę być. Ok, no to lecimy. Dzięki wszystkim, kto dołączył do tego webinara. Webinar jest w ogóle poświęcony historii, jest poświęcony nagrywaniu filmików, wszystko połączenie, bo ja wam chcę tak opowiedzieć generalną story maker. Co to jest, jak można na tym zarabiać, co można robić, jak wy możecie zarabiać na swojej historii. Bo ja myślę, że największe, co najwięcej, co nas interesuje na tym Instagramie, jak możemy my zarobić jakiekolwiek pieniążki. No i właśnie o to chodzi, nie? I idziemy. Idziemy z tym, że oczywiście ja powiem, kim ja jestem. Zobaczcie, ja jestem Natalia Storia, jestem Rosjanka, mieszkam w Polsce tam ponad 7 lat, 10 lat pracowała w korporacji i jak systemny analityk, nie? I teraz nie mogła włączyć nawet mikrofony i kamery. Na tyle już nie jestem dostosowana do tej profesji swojej, którą miałam w ciągu 10 lat, ale cały czas myślałam, że coś nie to, coś nie to, coś nie gra, coś mi nie pasuje w tej pracy. Teraz 2,5 lata jestem na macierzyńskim i nie wiem, czy wrócę generalnie na tamtą pracę. I właśnie tutaj zaczyna się cała moja historia i przygody z Instagramem. Ja liczę, że to chyba był najlepszy wybór mojego takiego życia, przynajmniej jak experience, zacząć próbować z Instagramem i spróbować się rozwijać. Dlaczego ja zaczęła generalnie z tym, co robię teraz, poświęcone historii, poświęcone wideo, to tylko dlatego, że kiedy ja przyjechałam do Polski, ja wiedziałam o tym, że kurczę, wchodzę, na kogo nie wchodzę, nikt nie nagrywa filmików. Jeśli wchodzę komuś na story, story wyglądają albo zdjęcia z brzydkim tekstem, albo jakieś udostępnienie, albo żadnych. I nie mogła znaleźć, żeby znaleźć kogoś z fajnymi storiami, musiała naprawdę bardzo się postarać. I zrozumiała o tym, że chyba to jest nisza. I chyba trafiłam, bo naprawdę, kiedy zaczęła mówić o story, zaczęła tam mówić o wideo, których w ogóle nikt nie pokazywał w Polsce na Instagramie, w TikToki tak, ale Instagram to jest różne grupy docelowe, generalnie różne ludzie, i Instagram był pusty. I ja pomyślałam, no to jest prosto, jestem sama, mogę tutaj zacząć działać, nie? I zaczęła działać Instagram i story. Dlaczego nie zaczęła prosto, wideo i Instagram story? Dlaczego nie zaczęła prosto robić samo wideo? Bo jedno bez drugiego nie ma sensu. Dalej będę opowiadać, nie? Dlaczego w generalnym my wybieramy, ja wybrałam Instagram. В ТикТоке. В ТикТок можно зарабатывать, можно тоже найдывать для себя клиентов, можно прикировывать. Але тут, забачьте, в Инстаграме для меня я могу шибче и латвей выбрать свою группу до целевого. Бо в ТикТоке есть так, если маешь файный фильмик, окей, но але он трафит до всех. Он может трафить до той особо, очевидно, там есть система, некоторая там интеллектуальная, можно поверить, которая анализует, что оглядываем юзеры и подповедаем, какие фильмы оглядывать. Часами мамы там по 100 тысяч фолловерсов, обсервуемцев в ТикТоке тебе, але чи ты, направда, роби так же, то будет твоим группам доцелевым, то не до конца. Забачьте, праве каждый ТикТокер ma przekierowanie gdzieś tam, no jeśli on oczywiście nie jest tylko tiktokowskim, nie, jeśli on ma swojego Instagrama, on lepiej przekierowuje na Instagrama, z Instagrama on już bierze osób tam dla swoich produktów i dalej z nimi pracuje, bo na TikToku nie ma story, nie ma jak pracować z odbiorcami, nie ma jak pokazywać, co robisz. Robisz filmiki, jest to wow, ale żeby się poznać z tą osobą, już tam ciężej. Dlatego lepiej było w Instagramie. Teraz TikTok chyba będzie wprowadzał coś podobnego do story, ale ja zapomniałam, jak to będzie się nazywało. W YouTube teraz shortsy, nawet Pinterest chyba będzie wprowadzał coś podobnego. Właśnie wszystkie systemy wprowadzają story. W TikToku nie pamiętam, jak to się nazywało, była na webinarii i prosto z głowy mnie teraz wypadło, że wszystkie zaczynają wprowadzać mini-story. Dlaczego? Bo właśnie to jest te story, to jest krótkie filmiki, tam możesz pokazać siebie, ty jesteś tą osobą, która może albo się spodobać odbiorcom, albo nie, ale nie muszą cię poznać i poznać jakby osobiście, nie? Ale Instagram na ten moment, kiedy ja zaczynałam, on był idealnym. Mi się wydaje, on na teraz jest idealnym, żeby przerabiać, żeby pracować, żeby poznać ludziom, żeby pomagać i generalnie żeby był kontakt, wiecie, one-to-one, z feedbackiem, nie? Żeby nie było takiego, że zobaczyli mój filmik, okej,
і це далі. Ні? А в Інстаграмі є та коннекція, коли я награю вам сторі, ви пишете коментарі, дайте сердюшки, я вам теж відповідам, можете мене запитати, я вам теж відповідам. І тоді родиться та вінч. Ні? І повім вам так, 90% того, що ще стало, то стало у мене жінки, ну, власне, моїм сторі, яку я награю вам цю жінку. Йдемо далі. Для чого? Everyone has a story. І тут я вже починаю. Для чого генерально я вибрала сторі темат? Я вже повідала, а тим же за сторі, то є так, що ми мусимо, то є той інструмент, жінки, якому ми можемо бути ближче до нашого відбірця. Якщо єстечмо ближче, то супер, тоді починаємо або бути кумплями, або не починаємо тебе уфати як спеціалісту, або, ну, не вім, от спеціалісту от шістого, як мамі, як от Інстаграма, як там Матеушу, от проведення профілю, не таких там пов'язаних з щовим маркетингом. Ружне, не? Але і так, дженькі сторі, лончимо ще, можемо знайти щось спільного, як то діяло. І то, направда, дуже допомагає. Якщо б додавали ми тільки пости, не було б те саме венжі. Вчесні так було. Але для чого Інстаграм впроваджував ці сторі? Не? Снапчат, не? Он зачав з тих сторі. І я пам'ятаю той момент, коли Інстаграм запропонував Snapchat уже, он, давайте ми вас купимо, і юший конець, і Snapchat тоді ще мені спшитав. І то була найгорша децизія на тамтен момент, бо Instagram просто це зробив, он впроваджив сторі у себе. І юж, і Snapchat, де он зараз є, ну, принаймні в Європі Snapchat, то есть в огуле правильно уживальний тул, там є ще ілич там особа, але правильно нема, бо то шиско пришло в Instagram. Це було на Snapchat, і пришло в Instagram знову, не? І тут є також сторі, то, бачите, для чого навіть послухайте слово сторі, що то означає, тобто оповідання, ти не мусиш вимишляти забарзу, тобто оповідання того, що ще діє, або того процесу, який ще діє, або того, чого ти мачиш, не знаю, чому учиш, оповідаєш о тим, історія того, якби для чого повстав твій профіль. Если ты есть мамом, то есть история повстания твоего профиля. У меня есть цурка, у меня есть сын, я есть мамом, я есть наилепшим мамом, оповедаю, что ты есть там наилепшим ксинговым, оповедаешь, для чего ты есть наилепшим ксинговым. Я есть наилепшим видеомейкером, оповедам, для чего я есть наилепшим видеомейкером. Так само Матеуш, не? Там есть наилепшим, кто тренит сетевых маркетеров, і вона тим цю день оповідає, просто входить, оповідає, додає якісь жарчики і що щось, і то просто добре ізі, не? І от виходить, що ми не мусимо ніць вимишляти, ми мусимо просто ще скупити на себе і помислити, мами профіль, і цю з того, о чим тим профіль, яка історія є за тим профілем, якщо маємо якісь історії, вона є на цю день у кожної особи, то прошу дуже, починаємо нагрівати, починаємо показувати, і тут нема цю мислити. Але, очевидно, починаємо ще знаєтися, нам нужно жити і ще щось. Але увірте мені, що то є глупоти. Далі будемо там дискутувати. Не? Ідемо. Далі у нас є, для чого мобайл-відео. З ким не працювала зараз в Польщі? Хто був на моєму курсі? Хто був на курсі фідбеку? То, очевидно, в мене менше контакт не, з тими людьми. Зараз курс мобайл відео скончила понад 900 или там особ, я сам, і з фідбеком, ну, то є 4 едиції по 40 чоловік, не? Ой, 3 едиції по 40 чоловік. То виходить, що 120, не? 120 особ там, 900 там, то є понад 1000, я вже мам особ, які училися. І мовим, там же, ми коли бачили ці фільмики, ми не розуміли, як то робимо. Шисти на початку, коли починали, в огулі, коли то ще починалось, не познали мені, вели люди мишляли, що то шисто ще діє на комп'ютері. Вече ж там можна витнути чоловіка, можна десь там щось дорисовати, сюди малувати, подвоїч, потроїч, і ще щось робиш. Ні, з особом. І ніх не бачив, а там же то генерально ще робить тільки на телефоні. Ні? І просто маємо з телефону всюди, ми оповідаємо свою історію, а дзięki фільмікам і дзięki монтуванню ми можемо улепшити або заінтригувати особ, яких наглядаємо, мобайл відео. Ці дві речі сон получені. Єдна без другі не маємо сенсу, якщо направда. Люди, які вже відомо, що робить і як робить, вони купують там, купували у мене сам курс відео.
Люди, которые, например, хотят и познать истории, и познать видео, они начали покупать и то, и другое, или даже начинаем с истории этого курса. Не? Бо, вообще, тут есть такая система, что мы купуем курс видео, он и супер, мы мамы шибкий эффект, вау, але честно, не вемо, как бы apply, не? Як зачинчу жевач, не, то, что умемы. Вели люди мне начинают слухать, не, там же мы можем сглощиться, мы можем награть портфолио, еще что-то, что шиско описано, не? Але часть людей маем, в чем ж таки ступор, окей, а что далее с тем робить? И вообще, что далее с тем робить, то вообще, ото, завше мыслите о том же, я мам свой профиль, я мам свою историю, и деньги фильмикам я могу оповедать свою историю и интриговать людей, оглядать, ну, как бы просто показывать свое житие и то, что еще робит. Тут я написано, я чего Инстаграм, то есть вообще на Инстаграме направо, на террас, то есть наивеньшая спредаж. Для чего сторис? Для того, чтобы можем сбудовать вещь. Для чего видео? Бо деньги видео можем на террас еще зачекавить особ. Не, на вот в России, если мы в России мобайл видео уже так два лата напевно есть. И повем вам о том же до террас, то есть это другое. Только весь это стиль видео сейчас меня, не, например, если мы начинали нагревать какие-то там стандартовые вещи, то раз люди начинаем комбиновать венцы, иди комбинации. Окей, в шестой же видели такие фильмики, але я в чем ж мам ты навык и начинаешь не то комбинование. Как я могу ужить ты навык, какие фильмики я могу смонтовать, чтобы в чем же зачекавить на своих истории люди. Вот если мы будем делать только удостопнение, только сденчение и плюс не будем показывать себе, ну, то наша история, то ма сенс, я тем шестким мой, то ма сенс. Если мамы профиль Life Harder, как там еще назвать, этот профиль, Матеуш? Make Life Harder, так. Жарты, там, не, у него конкретный профиль, сбудованный на тем. Альбо мушеш, направда, дюже працевать на тем, чтобы шукать добрые жарты, добрые мемы, еще то. Альбо працуешь на тем, чтобы показывать добже то, что у тебя сидит, не? То есть такие два рода профиля. Ну, еще один профиль может быть, если вы мыслите штучного персонажа, например, как такой чарный колледж, не помню, он там ма понад 3 миллиона, альбо 30 навык миллиона обсервуемцев, он вот вымышленного вот такого там колледжа, который приезжает и развязывает разные глупоты. Там не потребны наши истории. В иных жечах завше потребны наши истории, как то робим, и что робим, и там награваем и фильмики, робим из денчи, и все миксуем. Не? И втеды то зачина меч сенс у нас. Наталья, чили мовиш так направда, же bez takiej filozofii tego profilu, tak? Bez wiedzy takiej, co ty chcesz w ogóle, jaki ty jesteś na tym profilu, to tak naprawdę żadne cudowne wideo nie będzie miało sensu, nie? Bo to nie będzie gdzieś tam współgrać. To może zadziałać. Na przykład, jeśli ty jesteś wideooperator, nie? Okay. Albo montażysta, albo i tam ty prosto pokazujesz swoją pracę, nie? Na przykład czasami mówisz, o, dzisiaj byłem na zarąbistym filmiku, tam, albo dzisiaj nagrywał super ujęcie, и просто показываешь уенчи, альбо то, что робишь. И втеды то зачина меч сенс, не бо ты естеш там. А если ты просто не оповядаш, ты естеш мамам, и цучи не додаешь якісь фильмики, не пшеплюнтаенс, там жадной своей, як бы, фабулы, не, твоей жичевой, то втеды те видео зачинаем, ну окей, ладня, а лицо с тего, не, то не бенджи. Ты можешь продуковать, як вели девчины, не, с курса, а не зачинаем с бартеров робить, нарабяем себе, например, портфолио, и далее ушли дома в платные фильмики для блогеров. Навык на то, что ты так замовяшь ты раз у ружных там особ такие мини-фильмики. И Матеуш мне пишет, Наташа, маш когось, кто может мне сделать там цось там. И тогда я ему там когось высылам, не? И, например, он уже не хочет, например, ты расплатить дюжа, альбо для той особы не могу заплатить дюжа, альбо для той может быть дороже, не? И тогда могу навык сортовать, кого, видите, кого полецам, не, от видео. Dokładnie, w ogóle zobaczcie, że przy nawet malutkim koncie, ale z pewnymi umiejętnościami w ogóle, tak, jak macie, no to już możecie zarabiać, tak? Natalia ma społeczność, zobaczcie, jak to się w ogóle spina fajnie. Kupujesz od niej kurs, jesteś w jej społeczności i tak naprawdę ona może cię polecać dalej, dlatego, że wie, jakie ty robisz pracę. No to jest super. Ja właśnie tak starałam się, no, że zrobić, że w jeden moment u mnie było dość dużo nawet zleceń, tak ciekawe było, bo każdy napisał, że może ktoś chce za barter, nie? Oczywiście czasami, słuchajcie, to jest problem, nie, z tym mobile video u nas, że
Люди малые конта, малый профиль, не готовы еще платить. Не готовы еще платить дюже пеньонс за рекламу и каким-то профилем, не? И в теды, в тен момент, есть такие, несходимости, не? Ты есть еще та особа, которая хотела бы, чтобы тебе заплатили, але не имеешь вырабенного еще такого вечер портфолио, не имеешь стилю, еще что не, але робишь добже, але тебе еще мало кто зна. А тут ай, маш тех блогеров, альбо те фирмы малые, которые не готовы платить дюжим блогерам еще дюжи кассы, не? Але они готовы, например, дать свой продукт бартерово. И вели девчонки начинают, альбо хлопаков, начинаем працевать бартеру. Я теж личу, все само им же не, але я мыслю, что для починку в бартер то есть супер. Альбо тебе дадзом, не вим, там, струй спортовый, который куштует там 400 злотых, и они тебе его даем, ты зарабил 400 злотых, зато же награл свой фильмик, но то есть супер, не? Альбо когда мне пришли там пинчта рыбок, не? Альбо когда мне приходят какие-то там свечушки, которые куштуем, ну не вин, навык в Чечне не было, там по 100 злотых в склепе, а мне прислали их 6 штук. И вечер, я там понагрывала их свечки, али мой муж, я не люблю свечек, али мой муж коха свечки. И он будет, я тоже. Ведь если кто-то ма, прошу барзо. А я не, я на правда. Есть там на теле, что я не люблю, бо они кух. Для меня избираем куш, то есть единое, что для меня роды. Окей. Идея моя, чтобы так трошечка... Ну, вообще, тут я забачила этот образок. Для чего я выбрала этот образок? Под со сторис. Я уже поведяла, вдруг сторис мы можем сбудовать релации. Немаем сторис, забачите, мы, например, додаем какие-то посты, не, у нас. Супер, ты можешь быть добрым специалистом. Еще что-то, не? Але... Примышлите так. Примышлите, просто вычтите себе в голове и примышлите, чи... Знаете, какие-то, может быть, сом, окей, я вам такие очевидные сом. Может, сом какие-то профили, которые, направда, любишь за то, что они робим, але не в огуле не нагрываем стори, в огуле не нагрываем себе. Я таких не знам, направда, мови. Если они этого не робим, я просто не оглядам посты, поймем вот так. Я не читам посты и ставя лайки и ставя комментарии только тех людей, которых любят, бо вем, а тем же то есть важно. А тех блогеров, которые оглядам, и вем, бо для меня есть важно, чтобы мне ставили лайки, высылали месседжи, еще что-то. Я могу на каждом истории робить сердюшки, усмешки, еще что-то. Бо я вем, что для там-то и особо есть важно. Але я гляну нам истории. Я посты жадко, часами прочитаю, и супер, але втеды прокомментую. Ну, важно. Ага, окей. И, прошу, был комментарий, что сразу почитала, помышляла относительно моей готовцу муви. И тут есть, важно, тот момент, не, же... Я не знаю. Если вы знаете, видите, какой-то профиль, то напишите туда. А если не видите, то тоже напишите, что не мы, например, тоже не видим, что генерально, если кого любим, то глядим за сторисами. Я мыслю, что вот у меня то 100%. Матеуш, у тебя как ты взяла? 100%, не? Так, как наибарджей. Забачьте еще туда. Właśnie, zawsze oglądam stories. To jest zawsze oglądam, tak. W ogóle zobacz, Natalia, jak to jest, że często ludzie, którzy nas nawet codziennie oglądają, często pomijają nasze posty, bo nawet nie zwracają uwagi na aktualności często, nie? Tak jest. Tylko przewijamy same storiesy, bo to dla nas jest tak jakby najważniejsze, nie? Ta codzienna gdzieś tam komunikacja i możliwość bycia z tą osobą, nie? Tak to się wszystko zmieniło w ogóle. О, właśnie tutaj dobrze napisałem. Wieczność dowiaduje się ze stories, bo w postach mam ostatnie mnóstwo reklamy. Jeśli zobaczycie, jak teraz działa hit, pierwsze trzy posty, dalej idą reklamy. Żeby zobaczyć starsze posty, musisz nakliknąć jakiś tam trójkropek albo jeszcze coś i wtedy możesz dalej oglądać. Tego już nikt nie robi. Instagram w ogóle mocno idzie promowanie, nie? Tego wszystkiego, co się dzieje. Tam reelsy będzie oczywiście, które do nas idą, jak ślimaczki, ale idą. A może będzie przełamanie, bo muzykę w końcu dodali wczoraj w Polsce. Także to już jest milowy krok, nie? Tak, to jest super. Generalnie w Reelsach to był jedyny problem muzyka, nie? I teraz to jest. No i zobaczcie, ja pół na pół, o widzicie. Jest oczywiście takie osoby, właśnie o tym mówię, nie? I są pół na pół. Kto ogląda story, a kto ogląda posty, nie? Ale... Сами посты, чтобы без истории, вот по гуле завше есть на щара то кулочка, я мышлю, что не знаю ни одного такого профиля, я мышлю, уже вы тоже. И в тот момент, вообще, та родища венч, не? Дженьки истории просто родимы ту венч, дженьки, которые
Który budujemy nasze relacje i już na co chcecie wyprowadzić swoje relacje. Jeśli chcecie wyprowadzić relacje na sprzedaż, wyrabiamy na sprzedaż. Jeśli chcecie prowadzić na to, żeby was prosto lubili, żeby wam zlecali jakieś tam reklamy i wy pokazywali, jak prosto lifestyle blogger, albo wy, no nie wiem, jesteście sklepem, nie? Nawet handmade sklep. Dlaczego ja często mówię, ja jestem handmade sklepem, po co ja będę pokazywała swoje życie, ja wszystkim mówię o tym, że ty jesteś handmade, ale ty musisz zrozumieć o tym, że handmade. Jeśli jeden robi broszkę, i drugi robi broszkę, i drugi prosto pokazuje na poście, że jest ta broszka, skąd ja wiem, że to ty zrobiłeś tą broszkę, a nie zamówiłeś Chin? Teraz Chin zamówić, to jest w ogóle tanie, nie? I jest ta broszka, no i co napisane handmade? Naprawdę ja w to uwierzę? A ta osoba mnie non-stop pokazuje, jak ona coś tam robi, projekty na komputerze, oddaje na laser, potem maluje, skleja, jeszcze coś robi, nie? Tutaj, w procesie, my zawsze kupujemy proces, jak powstaje produkt, a nie sam produkt. I to jest ważne. Pamiętajcie o tym, że my kupujemy proces. Jeśli ja prosto daję wam produkt, wy nic o nim nie wiecie. I wy jesteście zimną audytorią na ten produkt. On nikomu nie potrzebny. Wam нужна gorąca, wy potrzebujecie gorącą audytorię na wasz produkt, na towar, na to, że jeśli wy będziecie kogoś polecać, tutaj też musi być gorąca audytoria, z której wy pracujecie. Gorącej audytorii niemożliwe zrobić tylko przez posty. Sorry, nie zrobicie tego. Jeśli zrobicie polecenie w poście, zobaczycie, ile osób przyszło przez post, a jeśli zrobicie polecenie w story, zobaczycie, ile przyszło przez story. To będzie kolosalna różnica. W tym jest taka ciekawostka, nie? Tu fajny komentarz. Pół na pół, zaczynam od postów, może dlatego zrobiłem porządki w profilach i wywaliłem wszystkie profile, które są słupami reklamowymi, zostawiłem, które wnoszą treści merytoryczne. I to rzeczywiście tak jest, że jak jest fajne stories, to wchodzimy na profil i mówimy, wow, jaka wartość jeszcze w postach jest dodana. Nie, to tak jak u ciebie. Zobacz, Natalia, produkujesz na co dzień, pokazujesz tak naprawdę cały czas, jak coś się robi, nie? Tak. Swoje życie, swój lifestyle, gdzieś tam swoje problemy i potwierdzasz to dopiero gdzieś tam w postach, bo tam są tutoriale, tam jest know-how twoje, tak. Tam jest jak coś zrobić, tak? Mhm. I to jedno to drugie wtedy uzupełnia fajnie. Przemycam, mnie po prostu to jest łatwo. Pokazuję historię, ja wszystkim mówię o tym, że ja, okej, może być sami, ja tam przesadzam, może tak jest, ale ja tak lubię, bo jeśli ja nie będę robić tego, co robię na swoich historiach, ten Instagram mnie się znudzi, bo ja nie chcę tylko uczyć i tylko dawać wam merytorykę, bo mi też się nudzi, ja muszę mieć jakoś frajdę z tego, nie? I jeśli ja nie robię to, jak chcę, wtedy to przestaje dla mnie być fajnym, nie? I ja wtedy nie chcę tego robić. Zaczyna być korporacja, z której odeszła, nie? I tego ja absolutnie nie chcę. W korporacji też uczyłam, no co dzień dawałam tam ludzi jakieś sieci, ale odeszłam z tego, bo tam nie było takiej duszy, nie? Mojej ciepło, serce, w co wkładam. I tutaj jest to samo. Dlatego robię tam swoje historie i pokazuję to i to. Ale z drugiej strony, u mnie jest fajny post. Jak oglądać moje historie i się uczyć? Jeśli wy zobaczycie, ja potem wam znajdę może tego posta, o co chodzi? Ja nawet kiedy Nadzie nagrywam, no swoją córeczkę małą, ja ją nagrywam na poziomie oczu. Jeśli ja nagrywam kogoś, to ja nie nagrywam takimi ruchami, wiecie, żeby telefon tam szykował, nie? Ja zawsze staram się to zrobić płynny. Mnie potem piszą, Talia, jak ty robisz taki płynny ruch? Właśnie nawet takie małe rzeczy, nie? Albo jak ty tak szybko odbiegłaś, nie? Bo ja już umiem, nie? To robić tam jakieś takie szybkie tam różne rzeczy, bo ja to robię, nie? I właśnie każde to, co ja robię, nie? Tam, dlaczego ja na przykład dodaję filmy, potem coś pytam, potem dodaję zdjęcie, jeszcze coś, nie? Bo na przykład monotonne historie, to nie jest fajne. I o to chodzi, nie? Że ja prosto pokazuję swoje historie, staram się wam pokazać, że kurde, no ja też mam masakra nudne życie. Wy tylko wyobraźcie, ja mam córkę, która cały czas choruje, mam męża, który pracuje z domu. My siedzimy w domu, ja gdzieś tam chodzę i my jeździmy czasami do babci, od babci jeszcze coś, nie? Generalnie moje życie to jest prawie zawsze w jakichś tam czterech ścianach w moim mieszkaniu. Ja staram się pokazać, że każde życie nadaje się do pokazania, nawet które wy myślicie, że jest najgorszym. My byli teraz u Michała mamy, tam no nie jest instagramowe mieszkanie, jak i tutaj, zobaczcie, no to nie, nie jest białe. To już jest bardziej instagramowe, powiem ci. Ale co ty robisz, nie? To jest rodzice, nie zbieram się, nie, do nich i nie zmieniam ich życie. Prosto ja muszę adaptować swoje życie, ja muszę adaptować swoje historie pod moje życie, a nie życie pod moje historie, o to chodzi, to jest główne, pamiętamy.
adaptujemy życie, adaptujemy historię pod życie, ale, a nie na odwrót, bo wiele ludzi zaczyna z innego. Ja będę robić to, pojadę tam, zrobię to, ubiorę się tak, żeby moje historie były ciekawe. Ale uwierzcie mi, przyjdzie ten moment, kiedyś przyjdzie taki moment, że ty nie będziesz miała tego garnituru, w którym zawsze nagrywasz. U ciebie urodzi się dziecko na przykład, nie? I ty będziesz miała zawsze rozchochrane fryzury i jeszcze coś. I w ten moment ty będziesz miała załamanie, albo będziesz miała załamanie, że kurde, ja nie nadaję się, bo ja zawsze robił tak i tak i tak, a teraz mam takie... Niż prawdziwie my prowadzimy, jak ja, nie? To, no, dla mnie. Tym lepiej. Mamy dzisiaj bałagan, pokazujmy, że bałagan. Mamy jutro porządek, super, mamy na głowie fajnie. Pokazuję, że mam fajnie, mam nie fajnie, to nie fajnie, nie? Daria, to jest fajne w twojej historii, to jest autentyczność. W ogóle jakiś czas temu robiłem takie stories a propos tego o wyróżnikach marki. No i tam ludzie różne rzeczy mówili. A to muszka, kapelusz i była jedna odpowiedź a propos Natalii i rozpierniczenie, i Boże, rozgardiaszu na włosach, nie? Zobaczcie, jakie to jest, ale to jest przeurocze w ogóle, nie? Moja Ewa na przykład... moja narzeczona, bardzo lubi oglądać Natalię, bo ona jest, bo Natalia wprawia, że ma lepszy humor po prostu, nie? Jak się na nią patrzy, że jest taka autentyczna, jest taka fajna w ogóle, tak? Taka swojska kobieta, z którą chciałoby się usiąść i naleć tej kawy. To jest cudowne właśnie w tym wszystkim, nie? Czyli zobaczcie, z niektórych rzeczy, kto by siedział po prostu i grzebieniem tutaj szczotką wszystko robił, nie, żeby było dobrze, a Natalia po prostu wchodzi jak dzik w żołędzie, nie? Z tymi włosami i tam się w ogóle niczym nie przejmuje. To jest super. No bo jeśli ja będę tym się przejmowała, uwierzcie mi, ja będę nagrywała 2 story w dzień. Bo mając moją córkę, która mnie da 5 minut, bo ona w ten moment gdzieś dawała tym, że ona sznurek może przesunąć przez jakieś kółeczko, ja wiem o tym, że ona na to może potracić 2 minuty i minutę do mnie dojść, to ja mam 3 minuty. No to ja muszę albo ogarniać sobie włosy, przylizować, albo coś nagrać i wam powiedzieć fajnego, nie? Albo coś przydatnego, albo nie wiem, jakiś filmik za ten moment mogę, za 3 minuty spokojnie, a nawet za minutę, jeśli zrobimy testy, nawet za minutę zmontuję wam filmik. I to jest, wiecie, to jest prosto wszystko zależy od ile czasu mam i jak ładny chcę filmik. Ja się muszę taki, mogę zrobić za minutę. Jeśli potrzebuję naprawdę tak pomyśleć i chcę zrobić takie atrakcyjne, no potrzebuję oczywiście więcej czasu. Dobra, idziemy dalej. Właśnie powiedzieliśmy, nie, po co story, bo tutaj nie będzie relacji. Jeśli zaczniemy nagrywać, naprawdę u was pojawią się te ludzie, które będą podchlapywać, będą odchodzić. O, słuchajcie, i jeszcze jedną rzecz powiem. Nigdzie nie przejmujcie się tym, że od was ktoś odchodzi albo ktoś nie ogląda. Zobaczcie, to jest u wszystkich tak. Mnie interesuje dzisiaj temat, na przykład, kiedy była w ciąży, mnie interesował temat ciąży. Ja zafollowowała jakąś tam dziewczynę i codziennie oglądała. Jak ja urodziła dziecko, ja mam dziecko, mnie nie interesuje ten temat, sorry, jakie by życie ona nie miała, co by ona nie robiła, no może być, ona czasami jest mega, ja czasami do niej wracam, ale to jest raz na przykład na 3 tygodnie, a nie na codziennie. I o to chodzi, jakby zmieniają się moje interesy i waszych odbiorców też, tak będzie zawsze, nie będą zawsze chcieć, nie wiem, tam, uczyć się szyć, nie, na przykład. Może być, będą zawsze, ale mogą umieć i iść dalej. Albo na przykład nie będą zawsze chcieć umieć nagrywać wideo telefonem, bo oni już się nauczyli się, sami się rozwijają. Oni mogą zacząć mnie oglądać tylko jak na przykład osoby konkurencyjne, nie? Na przykład jak na rynku jesteśmy. I to jest absolutnie różne oglądanie. Ale nie przejmujmy się, okej? Okay? I ja mam naprawdę mój. O, zobaczcie, kto to jest. Dziękuję bardzo. Z feedbackiem. Kawał wiedzy, super atmosfery, wsparcie innych. No właśnie, o to chodzi, że z feedbackiem, ja wam teraz tak powiem, może być trochę później. Dawajcie wrócimy do tego, bo ja widzę, że my mamy jeszcze dużo do powiedzenia. To już ja powiedziałam. Idziemy. Marka osobista. O, to jest ten moment, który myślę, że Mateusz lepiej, najlepiej zna, ale ja wam powiem o tym, że ani jedna marka osobista nie może być zbudowana bez stories. Просто вот кто бы мне не начал писать, то есть моя такая, видите, над чем я буду 100% стать, и сом какие-то там фасети, еще что-то, але они тогда делаем в иных системах. Если мы говорим только о Инстаграме, я говорю сейчас только о Инстаграме, не? Мы говорим только о Инстаграме.
nie zbuduj się marka osobista bez storiesów. To moja kropka. Mateusz, jak myślisz? Potwierdzam, wiesz co, bo to słuchajcie, to tak jakbyście próbowali, na, albo tak, jeszcze inaczej. Wyobraźcie sobie, że kochacie jakiegoś aktora, nie? Albo jakiegoś piosenkarza i nagle tak naprawdę on za każdym razem, gdy się pokazuje, wyłącza swój głos. Tak jak ja teraz wyłączę. Nie słychać mnie, widzicie, jak to jest? I sam obraz to jest za mało. I w ogóle to jest taki paradoks dzisiejszych czasów i dzisiejszych social mediów, że i tak samo paradoks TikToka, dlatego że najważniejszy tak naprawdę w tym wszystkim jest zawsze głos. Jeżeli jest połączenie, tak jak jest to Natalia, tak? Jest jej głos, jest piękny, jej akcent rosyjski, tak? No to wzbudza to zaufanie, wzbudza to waszą gdzieś tam radość i wzbudza wasze emocje. Samo jakby tylko i wyłącznie wideo, to jest, albo same zdjęcia, to jest zdecydowanie za mało, żeby kogoś poznać, żeby kogoś polubić. Tak, tak samo jakbyście gdzieś się spotykali z kimś na kawę i on by nic nie mówił, tak? Albo że kiedyś było to pisanie gdzieś tam na czacie i tylko i wyłącznie pisanie. No nie znasz jego tonu głosu, nie wiesz, jak on się śmieje, nie wiesz, jakie ma tiki może nerwowe, jakieś tam różne swoje dziwne. To jest wszystko strasznie ważne w ogóle. To jest, bo widzicie, marka osobista to tak naprawdę poznawanie człowieka. I jak tego człowieka my nie poznajemy, nie dajecie się poznać z różnej strony, to ta marka osobista to jest iluzją tylko i wyłącznie gdzieś tam, wykreowaną często iluzją. Często biznesmeni gdzieś tam sobie próbują tą markę osobistą właśnie zbudować, ale tylko pokazują się z jednej strony, z tej biznesowej, z tej pozycji eksperta, a to jest tak naprawdę trochę nudne. I myśląc o tym jakby długofalowo, to ten człowiek może, zobaczcie, zmienić tak naprawdę branżę, ale on się tylko z jedną branżą wtedy będzie kojarzyć, a nie jako on sam w sobie. I jeżeli tak robimy, to strzelamy sobie trochę w kolano tak naprawdę, nie? Tak, nawet u mnie. Ja sama siebie strzeliła w kolano. Teraz wam tłumaczę, o co chodzi. To jest mój idealny przykład, który mnie do teraz się odklika i ja na to jestem trochę wkurzona. Zaczęła prowadzić kiedy story, zaczęła wprowadzać filmiki, zaczęła widzieć o tym, że wow, na filmiki mam mega zasięgi, mega udostępnienie i jeszcze coś. To zaczęła więcej dawać tutoriali, ale mniej dawała takich swoich rozmyśleń, tam jeszcze coś, nie? Że takich osobistych, nie? I co wtedy zaczęłaś? Wszyscy zaczęli w jeden moment nie kojarzyć z wideo. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Jeśli naprawdę zobaczycie, zawsze dodaję story, wideo, ale wideo zawsze robi ten efekt wow. I wszyscy mnie polecali naokoło, nie? I ja u wszystkich w głowie jestem od wideo, bo wszyscy mnie polecali. Nie znam, kto mnie polecił. No oczywiście były konta, ale generalnie prawie wszyscy mnie polecali jak ekspertem od mobile video. Chociaż ja uczę też story, nie? I cały czas mówię o tym, że video to dodatek do story. Ale i co teraz stało? Jeśli mnie wszyscy wciąż polecają to wideo i czymś, nie? Przychodzą nowe odbiorcy, oni oczekują mięso o wideo, nie? А я там додаю цурочки, додаю вам мові, як запитати правильно, не вім, у себе запитати так не, чи додати якийсь квіз, або ще щось, не? А не мишем, курда, о це ході? Віж, я не роблю анфолу, бо якась бабка вискакує на стоп з людовки, віж, і з якимись пердолами, а не чекали відео, віж, а я тут аєстем, не? А якщо б було інне поліцення, там, наприклад, є суперособа, яка показує, як нагрівати сторі, в той самий час там примицати щось у себе, плюс додатково учить відео, то втеді особи би йшли інні, які не потребують тільки того м'янса відосного, а потребують такого просто. Віче, є Наталя, є їй наука о сторі, є їй наука о відео. І дуже приходять, але дуже відходять, бо не мам того, не? Власне, о то ході, не? Але, ну, сорі, я не буду достосувалася. То є так, я мовлю. То є моє мішкання, proszę bardzo, chcecie, przychodźcie do mnie w goście, ale ja jestem u siebie i ja chcę i będę prowadzić tak, jak jest. Jeśli im się nie podoba, to nie będę dostosowała się do tamtych osób na tyle, mogę się dostosować czasami, ale na tyle, żeby zmienić w ogóle całe podejście do tego wszystkiego, co robię, bo wtedy ja mówię, ja od razu tracę frajdy, a jeśli nie mam frajdy, to nie widzę sensu w ogóle tutaj być. To wiecie co, to jeszcze ja dodam, bo tak naprawdę musimy się zastanowić, jaka jest nasza grupa docelowa w tym wszystkim, nie? Jeżeli my mamy tylko i wyłącznie się stosowywać pod kogoś, to my tracimy tak naprawdę tą cząstkę siebie, tą całą swoją filozofię tego wszystkiego, co my chcemy robić. I tak naprawdę to nie są wtedy media społecznościowe, tylko wykreowany wizerunek, który nas zjada od wewnątrz, nie? I mamy tylko deprechę później, a nie
ani biznes, ani frajdy, ani radości, ani szczęścia, które powinny wyzwalać prowadzenie czegoś takiego w ogóle. No swój biznes, nie? My potem mamy wypalenie. To jest po prostu jedyne, co możemy powiedzieć, mamy wypalenie. Zobaczcie, jakie fajne pytanie. W takim razie, co można dodawać? Jeśli moim produktem są kosmetyki premium, a ja jestem zwykłą dziewczyną, zajmuję się dziećmi i doma. No właśnie o to chodzi, że ty musisz pokazać swoją historię. Dlaczego ty, mama dwóch dzieci, wybrałaś sprzedaży tamtych kosmetyków? Dlaczego ty wybrałaś te kosmetyki? Co daje ciebie ta firma? Co może dać firma innym osobom, które dołączyli? Co przekonało ciebie, co przekona ich? Musisz o tym opowiadać, w tym samym moment pokazywać tym, że kurde, jestem zarąbista, to za praca jest super, bo ja mogę być ze swoimi dziećmi w swoim domu i gotować, nie wiem, pirogi i kleić coś tam i plastilin nam działać, ale w ten samy moment sprzedaję swoje mega kosmetyki, które dają mnie tyle kasy, że jest niewystarczające i ja nie muszę gdzieś jeździć do pracy i spędzać 10 godzin poza domem. Ta-dam, cała odpowiedź, którą musisz prowadzić na swoich historii. Tylko musisz umieć to pokazywać. Jakby pomyśleć, co pokazywać. To jest taki mini-scenariusz. Ja na wszystkie pytania mogę odpowiedzieć, co mogę pokazywać, ale czy to będzie zaakceptowane tą osobą, czy nie. Idziemy to Natalia, bardzo, bardzo, tak, bardzo ważną rzecz jeszcze podjęła, jeszcze chwileczkę tylko zajmę, że większość z Was prowadzących właśnie jakieś tam sprzedaż kosmetyków, pokazywania networku czy czegokolwiek, skupia się na samym produkcie, a ten produkt powinien być częścią Waszego życia, a nie głównym tematem profilu. Bo wtedy robi się taki fuck up, że słuchajcie, możecie zmienić firmę, możecie potem sprzedawać jakieś różne inne rzeczy i tak naprawdę wasz profil jest do wyrzucenia i do roboty od nowa. A po co to wam potrzebne? To wam ludzie powinni od was kupować po prostu że, za to, że jak jesteście, tak? Za to, że fajnie się z wami czują, za to, że gdzieś tam ten uśmiech jest, tak? Albo, że mówicie o problemach, których dotyczą bezpośrednio, tak? I ten produkt jest też na to rozwiązaniem. To jest ważne, a nie, że produkt sam w sobie. Dokładnie, dokładnie. Właśnie to jest to, że najczęściej my skupiamy się na produkcie, a ja wam mówię, że musi być proces. Dlaczego? Co? Kto? Wszystko, co naokoło się dzieje. Produkt to jest tylko część z tego, nie? I właśnie wtedy już zacznie się. Ola, odpowiem na twoje pytanie później, musimy troszeczkę ruszać i potem poodpowiadamy, dobra? Weźmiemy się taki Q&A. 5 najczęściejszych błędów stories, przez które nie zarabiamy. Nie wiesz, po co nagrywasz story? Czasami tak jest. No to ja i tak dodaję story, ale nic się nie dzieje. Wiecie, i zaczyna się. Ja mówię, no tak, ty dodajesz story, ale wiesz, dlaczego ty podajesz? Jest jakiś sens twojego nagrywania? W ogóle po co to ty robisz? No nie wiem, no bo wszyscy robią. No bo wszyscy robią, to nie jest odpowiedź. Od razu wam mówię. Może być jakieś przekazanie czegoś, przemyślenie, nie tego wszystkiego. Nie mówisz, nie pokazujesz siebie. Zero words na to. Tutaj tak, jeśli nie nagrywasz siebie nawet trochę, będziesz gorzej niż te, które nagrywają. I to jest, rzadko będzie, powiedziałam, są profile takie make like harder, albo wymyślone, albo jeszcze coś. A jeśli robisz taki tam, wiecie, lifestyle, sprzedajesz coś, jeszcze coś tam, jesteś mamą, jest ciebie, będzie średnio. Bardzo dużo mówisz na story, nie dodajesz różnorodnej treści. Czasami my robimy tak, włączamy telefon i idziemy, 20 story mówionych. Odpowiedzcie sobie na pytanie, na jakie story wy wychodzicie. Ja wychodzę na trzeci mówiony, mi się udaje, na trzeci, czwarty. Nie wiem, już więcej nie wytrzymuję, zaczynam dalej przelistować, jakaby tam mega informacja nie była, ja już nie mogę, ja potrzebuję coś innego, mój mózg potrzebuje zmiany. Prosto jest zmiana uwagi. Wy zamiast tego, że mówicie, dodajecie zdjęcie i piszecie to samo, co chcieli powiedzieć, to już będzie twój mózg tak zrobi. Zobaczcie, вот просто, jeśli wam cały czas będę pokazywała, jak tak robię, a potem zacznę tak. I w ten moment wasz mózg włącza się, nie? Że on tak i zaczyna patrzeć na, wiecie, bo zmienił się ruch. A jeśli 10 minut wam tak robię, to wy prosto już ćpiecie, naprawdę, prosto wiecie i zapomnicie o tym wszystkim, nie? W ogóle taki prosty tip, że na początku sam, jak macie nawet dłuższe mówione stories, to powiedzcie, o czym wy będziecie mówić i co wasz w ogóle odbiorca dostanie, tak? Że na początku na przykład nie możesz pominąć tego stories, jeżeli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o kosmetykach naturalnych, tak? Zdradzą tajemnicę. I wow, ktoś mówi, dobra, to oglądam wtedy, nie? Ale musi być na początku, a nie la 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 la, la i przy trzecim stories ty się rozkręcasz i w ogóle mówisz, o co ci chodzi, nie? Masakra to jest, nie? No, naprawdę. I to ciężko przeglądać, nie? Słuchajcie, mała przerwa, zaraz jedną sekundeczkę wracam. Przepraszam, że tak.
To teraz jak myślicie, gdzie Natalia poszła, Siusiu? Nie dodajesz napisów. To jest bardzo, w ogóle, słuchajcie, i mam swoich mentorów, których też się uczę. I to są osoby, które mają po 500 tysięcy followersów, 100 tysięcy, 200 tysięcy, milion. I każdy z nich dodaje napisy. I ja tak sobie myślę, kurczę. I często ludzie mówią, a bo to dużo zajmuje. No słuchaj, jak ty chcesz prowadzić biznes, jak ty chcesz na tym zarabiać, jak ty chcesz budować swoją społeczność, no to hello, no to trzeba po prostu robić to co trzeba, tak? I tyle. Tak naprawdę te napisy to jest kilka minut tylko i wyłącznie, no. I dla mnie to może być trochę dłużej, ale nawet ja, bo zawsze, kiedy mnie Polak pyta o tym, że Natasza, ale jak dodawać napisy? Albo to tyle czasu zajmuje. Ja zawsze mówię, kurde, ja jestem z Rosji i ile czasu mnie to zajmuje? Bo widzieliście przynajmniej jedną historię, gdzie ja nie pisała tekstu. No nieważne, błędami, ale ja to piszę, bo ja wiem o tym, że to jest ważniejsze niż mój błąd. Ja wolę zrobić błąd, nieważne, w moim story pisanym, niż nie dodać tekstu. To gorzej zepsuje mnie statystyki niż tamto. I to jest taka prawda. Zobaczcie, czyli mówić, o czym będzie w story. To jest Mateusz powiedział taki przykład, na przykład, jak ja czasami, a teraz będzie tam nauka story, albo tam, a teraz będzie moment, ja wam pokażę, jak zrobić coś tam, albo dlaczego ja dodaję coś tam. Słuchajcie, tam będzie dalej 6 story. Jeśli chcecie zobaczyć do końca, proszę bardzo, nie? I nawet czasami numeruję tam 1-6, 2-6, tam 3-6 story, jeśli ja tam chcę zrobić mówione. Wtedy to jest ok, to jest jakby wprowadzasz przynajmniej w temat, albo piszesz o czymś, albo jeszcze coś. Czasami, no, dużo tak spotykam. Zaczynamy, przeskakujemy z tematy na temat, ale głowa ta sama, a jeśli nie dodajemy tekstu, to prosto zero sukcesu będzie, naprawdę. Tak, to Patrycja mówi, znacie szybki sposób na dodawanie napisów. Patrycja, nie bawcie się w jakieś programy, bo to znowuż, zobaczcie, zajmuje wam czas, żeby w ogóle wejść w ten program i zrobić te napisy. Po co to potrzebne komu? Jeżeli chcecie naprawdę prowadzić to profesjonalnie, żaden top marketer nie korzysta z jakiegoś zewnętrznego programu na napisów. Żaden, naprawdę. Każdy korzysta tylko i wyłącznie z tego, co jest na Instagramie. Więc jakby nie utrudniajmy sobie sprawy. Bo to 2 razy więcej czasu wam zajmie, niż dodanie normalnie napisów. Gwarantuję wam, że tak będzie. Bo dodajecie i potem pojawiają się błędy, które błędy potem i tak musicie naprawić. Nawet jeśli wy nagrali głosem coś, 2 słowa będą nieprawidłowe, musicie wyklikać tam i to przycisnąć, tam postawić, żeby wykasować ten, i to będzie jeszcze gorzej niż tam. Nie szybciej napisać, niż nagrać. On do końca nie rozumie mojego akcentu. Pisze jakieś tam 5 nieprawidłowych słów i ja muszę każde poprawić, ja nie mam pojęcia, co to za słowa nawet, co on tam napisał. I wolę wszystko wykasować i napisać sama, nie? O to chodzi. Tak, można kliknąć mikrofon, powiedzieć, ale na przykład nie robię przycinków. A kiedy nie robię przycinków, wychodzi naprawdę głupie. I musisz postawić potem przycinek tam, kropeczkę tam, jeszcze coś tam. I to zaczyna być już naprawdę zajmujące bardzo dużo czasu. Dobra, idziemy dalej. Nie pokazujesz, jak powstaje twój produkt, już powiedziałam, nie? Dlatego myślę, że to możemy opuścić i będziemy po troszeczkę potem później też odpowiadać jeszcze na pytanie. Twój produkt, okej. Wiesz, co jest twoim produktem? Pierwsze, tutaj są osoby. Czy wszyscy z was wiedzą, jaki jest wasz produkt, czy z czym wy chcecie wychodzić na Instagramie, czy na czym chcecie zarabiać, czy w ogóle po co prowadzić tego Instagrama? Jeśli tak, to piszcie tutaj, bo ja chcę wam powiedzieć. Продуктом может быть вшиско, продуктом, как вам повідала, может быть вы, особа, которая, как телевизия, на которую даем рекламы, то вы есть та особа, которая проводит истории и вам злицаем какие-то марки рекламы у себя, чтобы вы полицали, то есть это же продукт у вас, ваши истории, на которых там, не знаю, билборд, не можно поведеть, сторисовый билборд, то есть ваш продукт. Продукт есть всякие курсы, продукт есть хендмейд, что-то повстает и такие вещи. Сессии фотографичные, видите, ружные, не? Там кто-то в МЛМе делал, кто-то еще где-то, не? У каждого есть, о, термомиксы, забачьте, у каждого есть свой продукт, не? Продукты могут быть абсолютно ружными, але вчесне альбо пузней, поем так, я на меня отповедаю, мы там же, я нагрываю, я робю только Инстаграм, и только канал, але хце еще научить, как робить то, то и то, и то, я так мысля, если я робю только для фана, направда, я так хце чисто очень вшиско уметь, з часом та особа себе окламує тим, що вона хоче робити тільки для фану, бо вона хоче
żeby ją wszyscy oglądali, żeby zaciekawić innych. Odpowiedź na pytanie, dlaczego my chcemy zaciekawić innych, to albo psychologiczne nasze problemy, mamy słabą samoocenę i chcemy, żeby nas więcej oglądali, albo chcemy tam później wychodzić na to, że tam chcemy zarabiać, nie? Ale nawet to, że jeśli my mamy prosto słabe, wiecie, no, nie doceniamy siebie i dzięki storiesom chcemy powyżej nie swoje, to nie jest, ja prosto tak robię dla fanów. Ja robię to dla siebie, żeby czuć siebie pewniej. O to chodzi. Żeby ja czułam się wartościowo, bo dzięki tam innym osobom czuję się wartościowo. To nie jest prawidłowe, musisz czuć wartość od siebie, ale my często czujemy wartość, kiedy nami tam waschwalają się i klaskają. No taka prawda, nie jest. Zobaczcie, jak dużo, nie? Kulinaria, dietetyczne przepisy. Właśnie, potem wrócimy do treningów dietetyków. Bardzo ciekawy temat, bo to jest naprawdę ciężki teraz temat. Ja już powiedziałam, że mnie odpowiadacie, że twój produkt is nothing. Nie, ja nic nie robię. Przemyślę jeszcze raz. A dlaczego ja prowadzę? 5 razy sobie zadaję pytanie, a dlaczego ja prowadzę tego Instagrama? Tak na przykład, dla fanu. A dlaczego dla fanu? Żeby coś tam, coś tam. A dlaczego, żeby coś tam, coś tam? A dlaczego, żeby coś tam, coś tam? Kiedy odpowiesz na 5, 6 albo 7 dlaczego, naprawdę dojdziesz do głębi tego, dlaczego ty generalnie prowadzisz tego Instagrama i po co robisz story. To jest taka prawda. Albo na przykład, zobaczcie, są tutaj fotosesje, nie? Twój produkt może być sesja fotograficzna, album zdjęciowy, nauka, fotografia, grupka zdjęć, albo jeszcze ktoś, nie? I są handmade, może być makrama albo nauka makramy. Mogą być ci, kto robią paznokcie, nie wiem, jak to nazwać, manikurzyski, manikurzystki. Manikur, pedikur, no. I tutaj u wszystkich jest pytanie, co wtedy pokazywać na story? I właśnie zawsze mam tylko to samo odpowiedź. Pokazujcie proces albo, no tak, jak powstaje wasze coś, co wy robicie. Wot idealny przykład, na przykład na tych, to pierwsze, to jest taką relację, nie, pokazuję, nieważne, tam może być cokolwiek, miłość, jeszcze coś, nie, wasze relacje ze sportem, z dziećmi, to jest wszystko ważne, nie, pokazywać. Po co? Kiedy mamy wspólne tematy z odbiorcą, wtedy zaczyna być identyfikacja odbiorca z tobą. Zaraz teraz wytłumaczę. Generalnie całe życie musimy pokazywać. Tylko możemy to ukroić. Nie? Nasze życie może być minimalne, a tam dalej. Co tutaj chodzi z tą identyfikują? Na przykład, ja tam coś robię, nie? Nie wiem, no na przykład ja jestem mama. O, okej. Okay. Ja jestem mama córki wymagającej, 2,5 lata. I ja jej pokazuję, że ona tam na przykład u mnie tam, nie daje mnie czasu, że ja mam tam tylko kawę, mogę wypić tylko zimną wieczorem, kiedy ona idzie spać. I tutaj pojawia się, o kurczę, jestem taka sama, ja tej kawy piję non-stop tylko wieczorem, nie? A następny raz tam pójdzie, nie wiem, ja na przykład powiem o tym, że ona nic nie chce jeść, nie? Generalnie tym się nie przejmuję, ale prosto powiedziała. Mówię, ona nic nie chce jeść i w ten moment wszyscy matki, moja też nie chce nic jeść, Boże, ona taka sama, nie? No i tam różne moje problemy i wy mówicie, ona taka sama, ona taka sama. I potem ja wychodzę i mówię o tym, że słuchajcie, ale jakby to życie nie było ciężkim z moją córką, ja tam coś robiłam, na przykład powstał mój produkt. Ale u was wtedy już powstaje takie, że kurde, wiesz, fajna ta dziewczyna, kurde, ona taka jak ja, ma taką córkę, ale może zrobić swój produkt. I wtedy ja zaczynam po troszeczkę na was wpływać przez to. Jeśli ona może postawić swój produkt, mając córkę, dlaczego ja nie mogę? Ja też mogę, ja też potrafię. Ludzie często potrzebują tego, ja też mogę, ja też potrafię, jak ona. I wtedy zaczynają działać. My zawsze potrzebujemy, wiecie, jak mówię, nie porównywamy siebie, jeszcze coś, ale to jest taka prawda. Jeśli by wszyscy my byli na równych, my by wszyscy byli na równych i w ogóle nie wiem, czy świat by się rozwijał. Kiedy mamy taką zdrową konkurencję, to jest super. My zaczynamy oglądać, coś nas inspiruje, coś nas influuje i wtedy my zaczynamy coś robić. Mam nadzieję, że tutaj tak troszeczkę zrozumieliście, o co chodzi. A jeśli na przykład jakiś produkt powstaje, tam makrama, jeszcze coś, jeśli pokazujesz, że ty jesteś mamą na przykład i jeszcze coś, nie, a nad sami robisz, to jakaś dziewczyna też się chce nauczyć makramy, to ona mówi, kurde, ja też tylko w nocy mogę robić, ale będę robić, bo tamta robię, nie? I wtedy u was takie, wiecie, takie fajne coś tam się buduje. Właśnie o to chodzi, nie? Właśnie po co? Żeby być gwiazdą, nie? Żeby cię wszyscy lubili. Jakby smutno to nie było, ale o to chodzi. Tutaj chodzi o uwagę. Instagram chodzi o uwagę.
Jeżeli mi osoba mówi o tym, że ja się nie przyjmuję, że mnie ogląda tam, mnie followuje 20 tysięcy osób, a ogląda tylko 300 osób, ja nie wierzę tej osobie, bo ona by mnie nawet nie napisała tego, że ona się nie przyjmuje tym. Nie przyjmuje się ta osoba, która naprawdę straci na to, ja na mnie w życiu o tym nie napiszę. Wszyscy my się przejmujemy tym, bo my nie jesteśmy ciekawymi, albo ja źle prowadzę, albo coś źle robię, albo coś jeszcze nie tak, albo jeszcze coś nie tak, nie? I wtedy tutaj wchodzi to takie, właśnie my wszyscy chcemy być w tej albo w innej miarze gwiazdy. Mimo to już tak? No tak. Proste. Tak dużo pytań, no też tam możesz pogadać. Bardzo dużo, ja próbuję to moderować w ogóle troszeczkę i tak wiesz, patrzę co tam, ale niektórzy odpowiadają na bieżąco w ogóle, też bardzo fajnie polecają jakieś różne profile. To jest także fajnie, super. To inny, bo tak. Zobaczcie, co pokazywać? Jak zawsze powiedziałam, proces. Pokazywać, co tutaj chciałam pokazać, pieniążki, nie? Ile zarabiamy? Jakby mnie nie mówili, że nie chcę pokazywać, ile zarabiam, najwięcej motywuje ludzi, ile my zarabiamy. Jeśli ty na kosmetykach, sprzedając kosmetyki, pokażesz, że ja za miesiąc zarobiła tam 10 tysięcy złotych, to zamotywuje więcej niż ja szczęśliwa osoba, ja jestem matką, teraz ludzie lubią to. Ja jestem tą osobą, która na przykład więcej lubię tam rodzinne tematy niż tam pieniążki, bo ja już przerobiłam to, nie? Ja już przeszłam przez to. Ale uwierzcie mi, że 90% Instagrama idzie za pieniążkami. I jeśli będziecie pokazywali, ile zarobiłeś na tym, co robisz, i jeśli chcesz, żeby do ciebie dołączali, to pokaż to. Albo na przykład jak fotograf, pokaż nam, że ty zarabiasz tyle, jeśli robisz kursy, nie, fotograficzne, żeby zmotywować innych dołączyć do twojego kursu, że zobaczcie, mnie doceniają ludzie, no to proszę moje fotosesje, ja zarabiam za miesiąc tyle kasy, ty też potrafisz. Nie pokazując pieniążek, ja wiem, że to wtedy można jakieś odejść od tego, nie dokładnie pokazywać ile pieniążek, ale powiedzieć, że dzisiaj zrobiłam na połowę Skoda Kodiak, nie, na przykład. I wiesz, i tam niech liczą, ale tak przykładowo już wiedzą o czym pieniążki, nie? Ile czasu my tracimy na wszystko, co robimy na naszym Instagramie, to też ważne powiedzieć. Ja na powstanie swojego kursu i przygotowanie tam różnych kursów robiłam prawie 3 miesiące pracy. To była masakra, ja zrobiłam wiele błędów, jeszcze coś, nie? Ale prawie 3 miesiące non-stop jakiejś pracy i jeszcze coś robienia, ja to pokazywała. Bo wy wiedzieliście, że ten produkt powstaje i o to chodzi, nie? Wy wiedzieli o tym, że okej, Natasza zaczyna coś robić, coś zaczyna tam pokazywać i jakiś tam produkt powstaje. Nie pokazując tego, ile czasu ja tracę, wartość tego produktu, ona odchodzi. Jeśli my pokazujemy, że to zrobione handmade i my robimy torebeczkę handmade, a nie zamówili z Chin, doceniane jest handmade, bo to zrobione rączkami i stracone wiele czasu niż tamta. O to chodzi, nie? To jest czas spędzony, to jest doceniane. Idziemy dalej. No i oczywiście tylko robimy dlatego, żeby być gwiazdą wciąż. A po co? Tylko na dzięki historii możesz pokazywać autentyczne życie, że to naprawdę, na przykład ja z fotografem nie robię, że naprawdę ciężka i bardzo kosztowna praca. Musisz wytłumaczyć w postach i na story, dlaczego cena jest taka wysoka, pokazać to, nie? Bo twój aparat kosztuje 10 tysięcy, ty jeszcze idziesz, jeszcze coś. Dlatego twoja cena jest taka. Kiedy mnie piszą o tym, że 250 zł na kurs to jest drogo, ja VAT, podatki, opłacenie wszystkich platform, opłacenie moich ZUS-ów i jeszcze coś, naprawdę z tych 250 zł, jeśli mnie zostawię stówka, to jest super. I ja nie mogę już zejść, jeśli ja zejdę jeszcze, to ja prosto daję za darmo ten kurs. I jakby, no mnie to się nie opłaca, nie? I o to chodzi. I tutaj tak samo, jeśli ty jesteś fotografem, manikurzystką, jeszcze ktoś pokaże twoje szkolenia, twoje wyjazdy, twoje coś tam, to kupa kasy nie kosztuje. I ludzie muszą wiedzieć, dlaczego jest taka cena. Możesz przekonać tak do siebie klienta, już powiedziałam. Przepraszam, już tak. Już to wszystko powiedziałam, już prostu nie chcę powtarzać, ale czas już idzie i dlatego nie chcę wam się znudzić. Zobaczcie, monotonność jest nudna. Myślę, że tutaj idealnie pokazała, ale nawet mnie ten obrazek się podobał, nie? Że monotonność. I dalej idziemy. Co tu jest monotonność? Tylko mówiąca głowa, same bumerangi, same zdjęcia, tylko wideo, same udostępnienie. Jeśli będziemy robić albo tylko to, albo tylko to, albo tylko to, albo tylko to, to już będzie straszna nuda. Jeśli my dodamy dynamiki naszej, takiej, a co to jest dynamika?
To jest tam to wszystko, co powiedziałam wcześniej, ale wymieszane między sobą, plus dodane ty, plus dodane filmiki, które umiesz nagrywać, i oni na przykład ciekawią osób, wtedy już zaczyna być ciekawe. Mówiące głowa, zdjęcia, rzut ekranu, wideo, potem jakieś udostępnienie i tak. Wiecie, i mieszamy, mieszamy. Jeśli będzie tylko mówiące głowa, nuda. Kilka zdjęcia, to też nuda. Nieważne. A tutaj, dlaczego ten slajd tutaj wpuściłam, bo każdy, od każdego dostaje to pytanie. Formuła na angażujący stories. I tutaj pokazuję, jeśli tylko zaczynasz, ja polecam robić 12 stories i robić to bloczkami. 4 razy po 3 sztuczki albo 3 razy po 4 sztuczki. Wideo, zdjęcie, mówiące głowa, jeszcze coś, albo tam 3 mówiące głowy, zdjęcie, nie? Jeżeli już jesteś pro, możesz dodawać jak chcesz generalnie, możesz dodawać co 2 godziny, możesz dodawać je raz na dzień, to już wszystko zależy od ciebie, musisz badać swoją audytorię, tutaj nie ma rad, ale dla początkujących ja by robiła właśnie te 12 storiesów takich. 12 stories to jest tylko, ile, to jest tylko 3 minuty, 3 minuty ludzie mogą poświęcić na was. Właśnie, prowadzisz lifestyle'owy profil, skup się na pokazywaniu swojej osobowości na stories i ich dynamiki. No to jest to co, na początku przemyśl, kim chcesz być w swoich stories, to jest też ważne, bo czasami my zaczynamy jak eksperty, tylko eksperta, ale możemy wybrać, ja jestem ekspertem, ja jestem mamą, ja jestem kucharzem, nie? Na przykład lubię gotować dodatkowo. Jeśli będziemy w storiesach przemysłać te 3 tematy, które wybraliśmy i będziemy, to będzie lepiej dla was działać. Mateusz, to jakie tematy przemycasz? Już ci mówię, czekaj, bo odpowiadałem, widzisz tutaj. Dobra. Prowadzisz, jak ja tematy wpluntuję tak, pomiędzy to, co... No kim jesteś? Na przykład ty jesteś mentorem od biznesu sieciowego, dodatkowo czasami pokazujesz, że jesteś tatą. Kim jeszcze jesteś? Ja dużo pokazuję też humoru i dystansu do samego tego biznesu, czyli pokazuję na przykład, jak ludzie myślą gdzieś tam, tak? Albo jak chcą chodzić na skróty i ubieram to w fajne, często ironiczne gdzieś tam słowa, więc to też jest bardzo fajne. Gdzieś tam dystans do samej branży, dystans do tego, co, kim jesteśmy na co dzień, dystans do macierzyństwa, tak? Natalia to często pokazuje. Dystans do, nie wiem, nawet do diety, tak? Że dietetyk też ma często prawo, nie wiem, do bólu brzucha, tak? Albo się przejadł czymś. To jest super. To znaczy, że jesteś człowiekiem, a nie takim, o Jezu, takim super turbo ekspertem, nie? Właśnie, to jest takie, wiecie, humor to jest pierwsze emocje i śmiech, który rozbija tu taką żelazną ścianę, ścianę z lda z twoim odbiorcą. Jeśli żarty, to najlepiej rozbijana ściana, jakby tak, wiecie, tu. Tak. Bardzo fajnie jest też przełamywać takie rzeczy, o których każdy myśli z waszej branży na przykład, tak? Są jakieś tematy tabu i każdy gdzieś w kuluarach o tym mówi, ale nikt nie mówi tego na przykład gdzieś tam publicznie, tak? Jeżeli się przełamiecie do takich rzeczy, to powiem wam, że jest turbo zaangażowanie i bardzo, ale to bardzo dużo nowych klientów. Naprawdę tak jest, nie? Mhm. Tak, dokładnie. Zobaczcie, idziemy dalej, proszę, chcę tak iść, że my często skupiamy się na naszym produkcie, ale my musimy się skupić, jakie rozwiązanie daje nasz produkt. Jeśli my na przykład robimy handmade albo jeszcze coś. Bo sam produkt, to, że ty masz, kurde, zarąbistego odkurzacza, mnie to nic. Ty musisz pokazać, że ten odkurzacz może być transformerem, on może odkurzyć tam, on tu masz cały czas rozsypane w rogach tam kusze jakieś, albo tam twoje dziecko non-stop tam rozsypuje jakieś tam jedzenie, nie? Pokazujesz problemy i potem rozwiązania swoim produktem. Wtedy to będzie działać i to wszystko dzieje się na story. Oczywiście możesz pisać posty, że mój odkurzacz pomaga to, ale jeśli pokażesz to z humorem, pokażesz filmikami albo jeszcze coś, albo w codziennym życiu, to po prostu możesz w codziennym życiu, zobacz, sprzedajesz odkurzacz albo jeszcze coś robisz, twoje dziecko może prosto rozrzucić to, że ty bierzesz swój odkurzacz i odkurzasz, potem odłączasz i odkurzasz, nawet nie mówisz o tym, że ty sprzedajesz ci odkurzacz. Ja potem kiedyś zapytałem, kurde, co to za odkurzacz? I ty mówisz, to taki odkurzacz, super, słuchaj, mamy go. I wtedy idzie sprzedaż, nie? Ale jeśli pokażesz to na story, no to już widna sprzedaż, albo wiesz, no taka jakby, a ty musisz zrobić sprzedaż, nie sprzedając. I to będzie idealny moment. Jeśli potrafisz
sprzedawać, nie sprzedawać. I to widzisz, widzisz, Natalia, to co ja mówię zawsze, że te produkty powinny być częścią waszego profilu, częścią waszego życia po prostu, że one są, to jest normalne, a nie, że o, masz tutaj najlepsze suplementy albo masz coś tam, tak, i kup, nie? To tak tego się nie robi dzisiaj, to jest opowiadanie cały czas tak naprawdę historii. Dzisiaj bez tego storytellingu, bez gdzieś tam dystansu do siebie, się śmiejecie, tak, przejedzony dietetyk, widzicie, ale to jest fajne, już wywołuje u was emocje, już wywołuje jakieś skojarzenia i to tak naprawdę o to nam chodzi. Słuchajcie, pobudzenie emocji u drugiego odbiorcy, u drugiego człowieka, a nie ciągłe zastanawianie się, o Boże, czy on potraktuje mnie poważnie. Tysiąc razy więcej klientów będziecie mieli, jak złapiecie taki dystans do siebie, do tego, co robicie, naprawdę. To jest naprawdę, jeśli będziecie cały czas myśleć o tym, jak ja wyglądam, uwierzcie mi, ja swoimi włosami złapała więcej kontaktu, jeśli by była fajna, zawsze miała fryzurę. Bo tutaj mnie piszą, nie? Śmieję się nad moją fryzurą. Kiedy ja sama pośmieję się nad swoją fryzurą, to mam jeszcze 200, ha, ha, ha. I ja z nimi, z tymi osobami mogę rozmawiać. Głównie przełamać, nie tu przegrody. Dlatego to się robi wszystko. I lubię się śmiać. No to po prostu moje hobby. Ja lubię się śmiać. Jeśli ja nie będę się śmiać, a będę tylko dawać taki suchy content, to ja po prostu zasnę sama nagrywając story. Idziemy dalej. To już powiedzieliśmy, nie? Lifestyle'owy bloger to może proponować cokolwiek, ale na przykład jak reklamy, nie? Na swoim profilu. O tym już powiedziałam. Może on właśnie może sprzedawać. Zobaczcie, z wideo jest tak. Początkujący bloger najwięcej ma... Na teraz to tak jest. Później może to się zmienić, bo w Rosji tak już nie jest, nie? Ale na teraz w Polsce jeszcze jest, bo mało kto robi filmiki jeszcze w Polsce. I zobaczcie, początkujący bloger bardzo dużo teraz może trzymać, jeśli fajny filmik nagrywa, reakcję. To jest prawda. Jakby co mnie nie mówili, ale kiedy nigdzie nie nagrywałaś coś, a potem mówisz, zobaczcie, ja zaczął coś robić, nagrywasz jakiś film, pokazałeś twojego życie, zaczynają po trochu cię oglądać i dostajesz reakcję. Jeśli to super mega ładny, to wtedy już jakby, wiecie, zaczyna takie być, no po prostu to lajkuje się, nie? To jest, albo zapytałem cię, jak zrobiłeś ten filmik? Jeśli są tutaj osoby, które tylko zaczynali i zaczynali z filmików, oni mogą potwierdzić, tym, że często zaczynają się pytań, no to, tam, a jak ty to zrobiłeś? Wam ważne, żeby wam pisali. Prosta jedna odpowiedź. Niż więcej osób cię napisze na private, tym lepiej, bo z nimi wtedy budujesz relacje. Jeśli u ciebie wszystkie siedzą i milczą, nie wysyłają serduszek, nie mówią nic, dlatego ja proszę zawsze, wysyłajcie mnie na każdej story serduszka, nieważne. Słuchajcie, to nie, ja czasami nie słucham, prosto wysyłam i idę dalej, nie, dla ludzi innych. Bo to jest taka moja pensja, można powiedzieć, nie, u was, bo dzięki temu tam, może być, rosną jakieś zasięgi. Wideo możesz robić nie tylko dla siebie, ale też możesz, jak powiedziałam, możesz dzięki wideo zacząć pokazywać, że umiesz nagrywać filmiki, ktoś może się zainteresować albo możesz komuś zaproponować barter. Tutaj wiele osób, no właśnie z mojego kursu, kto był, to oni robią dużo barterowych, już tam powiedziałam. Wideo może się przydać, że możesz też po prostu zacząć uczyć wideo, to jest po prostu łatwa sprawa. Zobaczcie, ktoś tam mieszka w Stambule, to możesz na Stambuł wychodzić, jeśli znasz turecki język, nie? Takie życie, bo mnie czasami pytają, Dasza, co ja mogę z tym potem robić? Do cokolwiek, jeśli naprawdę. Ja wyuczyłam się, przyjechałam, znalazłam, że w Polsce to może być fajnie, ja zaczynam używać swojej wiedzy. I to wszystko, nie? I jakby to jest taka prawda. Albo sam siebie, nie? Na przykład jesteś dobrym blogerem, na przykład jak Kids Busted, nie? Ja zawsze przykład robię, bo mam mega zaangażowanie i zobaczcie, ona, jej zgłaszają reklamy, fajne profile, no tam, nie wiem, na przykład Depol, zapomniałam, no jakieś tam duże firmy już, nie? I ona nagrywa mega reklamy, które to po prostu, no ja nie wiem, to jakby takie filmy, nie, te reklamy. I to bardzo zachęca i następnych reklama, jak tutaj reklama u ciebie, to też pomaga, nie? Bo to jest, wow, ona jest taki fajny filmik, jeszcze bardzo duża, wiecie, odpowiedź, nie? No to jest odbiorców. Okej. Jak wam już powiedziałam, na początku robimy barter, potem zaczynamy już budować nasze portfolio, a na podstawie tego portfolio, i tutaj jest jakby wymyślicie za free, ale to nie jest za free, bo i tak zarabiacie produktami, wyrabiamy portfolio i wtedy zaczynamy już zarabiać. Ile można zarobić? To jest taka prawda. Ile zasięgi mamy, taki twój zarobek. Jeżeli jesteś lifestyle'owym
i u ciebie poszło dużo, nie? Dużo przekazujesz, cię wszyscy oglądają, ty jesteś droższym blogerem z czasem. Jeśli ty nagrywasz proste filmiki reklamowe, zaczyna stanie cena, a jeśli masz styl, to тебе готовы платить więcej. A jeśli ty prowadzisz jak ja i sprzedajesz potem później swoje kursy, niż więcej osób cię ogląda na story, tym więcej kupuje. Mnie ogląda, mnie kupuje. Tak naprawdę. Po siebie mówię. Sprawdzone. Zasięgi spadają w dwa razy mniejszy zakup. Zasięgi rosną, wszystko rośnie. Więcej ludzi zna o twoim produkcie. Na przykład ostatnie szkolenie, prosto mówię, nie, że mnie zapłacili na przykład za wideo, że pojechałam jeden dzień, pokazałam jak nagrywać filmiki, mnie zapłacili 1200 netto, plus dodatkowo zapłacili za hotel i za pociąg. Nie? Ja mogła prosić więcej, ale ja nie mogę poprosić więcej, więc zawsze nie mówię proś więcej, ja jeszcze nie umiem się na tyle doceniać. Dla mnie 2300 chyba to razem wyszło, było super. I ja była szczęśliwa, że za 2300 za wyjazd do Koszalina, my rodziną, jakby nasz wyjazd opłaciliśmy z wyjazdem nad morze na 3 dni. I to było dla mnie super, nie? Reklama w domu, możesz na przykład jak ja, nie? Tam nagrywała, ja prosto brała tak 600 zł na przykład netto, bo ja nie mam, zobaczcie, to jest taki, Natalia, ty nagrywasz reklamę, ale ja nie mam profesjonalnego sprzętu, ja nie mam drogiej kamery, ja nie mam światła, ja nie mam studia, jeszcze coś, nie? Ja tego wszystkiego nie mam, ja nie dokładam to w koszty. Ja mam tylko swój czas i zajmie mnie montowanie i białe tło, albo jeszcze na czymś, no to zależy, co ludzie chcą, nie? Jeśli potrzebuję dodatkowych kosztów najmania studia, to ja to też to zakładam, ale moją pracę tam wyceniam 600 zł i mnie wystarczy, można doceniać więcej, nie? To wszystko zależy od was, ja prosto nie zarabiam na reklamach, ja nie chcę tego robić, ja nie chcę non-stop nagrywać i montować, to nie jest dla mnie, ja chcę was uczyć, to więcej mnie się podoba, niż samo to siedzenie, ja jestem inną osobą. No teraz wszyscy są, nie, na mobilach i to jest prosto przyszłość, nie, moja opinia, że TikToki, Facebooki, Instagramy, YouTube, ja nie wiem, gdzie wy oglądacie Netflix, ale ja też naglądam na telefonie, generalnie wszystko mi się podoba. Przychodzi na mobile, albo na planszetę, albo jeszcze coś, nie? Podsumowanie. Uch, takie to było długie, ja myślałam, że to będzie szybciej. Aha, webinary zawsze takie są. I to jest to. Story jest potrzebnym narzędziem, te, kto używa go, umiejętnie będzie czerpał z... I to jest taki mój jakby ostatni slajd z tym, jak ja chcę wam coś oczywiście powiedzieć i przypomnieć o tym, że ja mam dla was dwa kursy, nie? Które jest wideo i które jest o story. I teraz ja wam tłumaczę, bo dostaję milion różnych pytań. Kursy wideo, to jest tylko nagrywanie, montowanie filmików, kursy story, to jest wasza стратегия на вашей истории, что показывать на истории, как то показывать на вашей истории. В ogóle, если мама нудное житие, вообще на все те питания вы знаете на тем курсе, не? Докладнее на тем, который показывает Матеуш. Есть мобайл видео с фидбэком, что то есть. Мы мамы группы 40 особ, которые в Телеграме, в аппликации Телеграм, мамы чат, где нон-стоп вы меняемся нашими фильмиками, я вам робя уваги, мовит, что есть зле, что неправедливо, вы пшенегрывать. Я вас учу просто докладнее на подставе ваших прац. Ви мені висилаєте, я одразу вам мою, то ж літо, добре, то ж літо, добре, зміняємо то, і поки ви мені не зробите доброго фільміка, я вам не дам спати. Направда, я на тилі уперлива, як не мовлю. А ти вже, Наталя, ти єстеш такому уперливим особою, я не єстем уперлива, я просто хочу вас научити. Тільки дзінки тому фідбеку поставим такі особи, які, направда, починаємо моцно діалати, бо я вірю в них, бо я з ними працювала. Я не можу пхати інших, які купили я сам, бо я не знаю, що вони роблять. А з тими, хто є на фідбеки, то я ж вірю, там же та особа нагрибала так і з тим, так і з тим. І тут мами наш притиск. Yes, yes. Це ми можемо одразу фронт купити курс. Якщо хочете, можете ще помислити. Я просто вам поймаю так. Як вам витумачу? Є теж, забачте, якщо ми мами ту, не, тут я ж повідяла мати. У нас зараз є знижка у мене зараз. Że na mobile video ja sam mam zniżkę na 50 zł już, bo wczoraj była na stówkę. Feedback bez zniżki. Zdecydowałam tak, albo robię jego za 600 zł, to naprawdę tyle czasu poświęcam. I nawet jeśli kupię mnie 3 osoby, ja będę pracowała z tymi 3 osobami, spędzę z nimi ten czas i wyjdą 3 mega specjalisty, niż mnie zapłacą, jak już wcześniej prodawał, bardzo tanie. Я працювала, як не вім хто, а потім виходила на те, що я з тим випалена,
a z tego wszystkiego nie mam tak za dużo i myślałam tym, że albo więcej, albo ja wtedy nie pracuję, po prostu oddaję ten kurs ja sam. I 300 złotych, uwierzcie mi na teraz, no to jest naprawdę dla mojego kursu, Mateusz ma ten kurs, specjalnie udostępniał, to jest prosto, no dla mnie to jest skarbnica wiedzy. Ja wam powiedziała tam wszystko, od wszystko, od samego początku do samego końca, co może być, nie? O, widzicie, tutaj nawet ktoś poleca. Tak, nawet dwie osoby, tak, z feedbackiem. Super. Kursa story, to właśnie powiedziałam, ale ja ją nazywam teraz swoją perełką, bo to jest taki produkt, który nie każdy może, wiesz, być do niego przełamany, jeszcze coś, ale jak widzicie, kto kupił mnie tam nie tak dużo, no nie pamiętam, ile osób teraz na jego kupiło, ale od kogo dostałam feedback, to wszyscy piszą to samo. Kurde, to jest zarobiste, oni tego nie oczekiwali. I właśnie ja wiem o tym, że takiego produktu na rynku w Polsce nie ma. I to jest prosta prawda. Tam jest design story, tam jest cała teoria, właśnie ten taki, wiecie, prosto jak nagrywać story, co z tym robić i jak, nie? I mamy zniżkę, stóweczkę ze słowem story star, nie? Story star to jest hasło. I wtedy będziemy mieli tu stówkę zniżki, teraz 499, to oznacza, że 399 do czwartku możecie kupić. Jeśli chcecie, już decydowaliście, to możecie to teraz. Jeśli nie, no to możecie poczekać na następny, nie? Następny nie wiem, kiedy będzie. I oczywiście jest taki pakiet Stories Maker. Jeśli my zrobimy normalne ceny i ich połączymy razem, to będzie 849. Na teraz ze zniżkami to właśnie wychodzi 699. Ten pakiet na zawsze będzie, kiedy ceny na kursy staną po czwartku takimi 499-450, pakiet Stories Maker, połączenie tych dwóch kursów i tak będzie 699. To jest dobra inwestycja. Uwierzcie mi, będziecie mieli dwa kursy. Tylko oczywiście tam nie jest kurs z feedbackiem, tam tylko kurs ja sam. Myślę, że nawet będzie takie danie dobre. To jest super, tak, to jest super slajd. Ja sam, teraz 350 zł normalna cena, mamy zniżkę 50 zł, za 300 można kupić kurs story, za 499 można kupić za 399 i ta cena, jeśli my kupujemy kursy sami, później bez zniżek, a tutaj już pakiet Stories Makera, który zawsze będzie 699 zł. I to możecie jakby, jeśli chcecie, kupujcie pakiet, jeśli nie. Kurs z feedbackiem zostaje się z feedbackiem bez zmian, bez żadnych zniżek, bo ja wiem o tym, że muszę się cenić. No i tak. Paweł pisze, że robiłem z feedbackiem, tak jak w 1000%, wczoraj kupiłem o story kurs, tak? I już zaczynam działać. Super. Tak, do tych wszystkich kursów, bo to jest bardzo częste pytanie, macie cały czas dostęp, możecie go przerabiać kiedy tylko chcecie, macie czas o pierwszej w nocy, przerabacie go o pierwszej w nocy, tak? Także to nie ma żadnego znaczenia, wszystko dostosowujecie oczywiście pod siebie. Tak, a jeśli kurs feedbackiem, to zaczynamy 4 października i tam pracujemy, sorry, ale jak wiecie, jeżeli by wyjechaliście na kamp, to prosto musimy włożyć tam w 10-14 dni. Dlaczego mówię 10-14 dni? Bo czasami ludzie nie wyrabiają się za 10 dni i ja spokojnie im daję jeszcze takie 4 dni do zakończenia swoich prac domowych, jeszcze coś, nie? I to jest takim, mówię 10, ale zawsze to wychodzi na 14 dni. 14 dni pracy w takim kampie tylko online, nie? No i to wszystko. Ile godzin ma kurs? Powiem ci, że to jest ciężko na odpowiedź. Ja myślę, że kurs o historii ma mówionych około 4 godzin albo 3 godziny. No, takie moje lekcje, bo tam jest 8 lekcji. W średnim oni tak po 30-25 minut. I plus jeszcze mamy tam workbooka, który przerobić. Plus tam jest lekcja od Mateusza o storytellingu, no generalnie tam dużo, bardzo dużo. Plus kurs o story ma w siebie design story. Jak pisać, jak podbierać teksty, jeszcze coś, dodatkowe lekcje, których też jest bardzo dużo. I no naprawdę
Ja myślę, że nawet za to, co ja sprzedaję, z czasem wy zrozumiecie o tym, że nawet ta cena jest tania, ale no sorry, to już Także to jest mój problem. To jest bardzo ważna informacja, bo w tym kursie o story macie wszystko tak naprawdę, jak graficznie robić, czyli nie tylko o tym, jak mówić i co mówić, jakie tam rzeczy robić, tylko jak dobierać wszystkie kolorystyki, tak? Na przykład dla mnie, faceta, to jest bardzo ważny moduł, żeby to wszystko było ogarnięte, bo ja tak zawsze się zastanawiam w ogóle, jak oglądam te wszystkie instagramerki, mówię, ja pierdzielę, po prostu tam nic nie ma niby na tym stories, ale to tak jest estetyczne, to jest tak ładne, że ja wracam i to i po prostu zostaję na tym storiesie, no, często bardzo tak jest. Także to fajnie się nauczyć takich rzeczy właśnie na, nawet na przerwniki, nie, Natalia, do tego tak, wszystkiego mówionego. Tak, bardzo ważne. Ania mnie pytała i jej tutaj powiedziała, generalnie to nie jest tylko, że filmiki wysyłają mnie z feedbackiem, to jest tak, że jeżeli macie jakieś pytanie, nie wiecie, nie rozumiecie, jak to zrobić, pytacie, i my was, wy mam jeszcze raz tłumaczę, moje jest pomocnica, które też dodatkowo tłumaczę. Ja tłumaczę na iPhone'ie, ona tłumaczy na Androidzie, razem jesteśmy siła. To jest, no, to proste, jakby byliście na lekcji, podnosicie rękę i nie rozumiem tego, albo sprawdźcie mnie to, my podchodzimy do was i mówimy, co źle, co dobrze i jak to naprawić, albo jak to zrobić. Generalnie prowadzimy prosto za rękę od początku do samego końca. Tak to wygląda ten z feedbackiem. Czy kursy będą na stałe w sklepie, czy na przykład za 2 miesiące już nie będą? Nie. Kursy są włączane jakby co jakiś czas, także on nie jest tak, że możesz sobie przyjść i kupić go cały czas, tak. Nie? Kurs jest do poniedziałku ostatnie, ale w czwartek jest ostatnie ceny, kiedy ze zniżką, a potem będzie bezniżkowy. Dlatego jeśli chcecie, kupujcie teraz, no właśnie hasła Story Star, dużej litery, Video Star z dużymi literami wszystko, Video przez V, nie przez ten, a przez taki jak TV, nie? I to jest 2 hasła, i ja dzisiaj pisałam ich na story. Wyjście, zobaczcie jeszcze raz. I wysyłała maila z tymi hasłami, jeśli chcecie, oczywiście. Ja nie namawiam. To jest taki moment. Nie lubię sprzedawać, nie lubię namawiać. To jest ten problem. Ja daję wam decyzję. Jeśli chcecie, nie. Jeśli nawet byliście na tym webinarze, nie chcecie kupować, nie macie pieniędzy, to jest ok. Bo mi się wydaje, nawet na tym webinarze dało już taką wiedzę, której już się sprzedaje. A ja dałam tu wiedzę, po prostu za darmo. To, co się sprzedaje, nie mówię tutaj, bo właśnie to się sprzedaje, nie? Dlatego tutaj jest troszeczkę inny temat. Tam słuchajcie, miałem zaszczyt brać udział troszeczkę w tym kursie i tam jest mój mały wkład o storytellingu sprzedażowym, więc jeżeli sprzedajecie właśnie jakieś produkty, sprzedajecie usługi, no to tam jest wszystko czarno na białym, jak to w ogóle robić, jak o tym opowiadać, historii, jak tworzyć historię, bo to jest schemat tak naprawdę, nie? To jest schemat, którego, który tam zobaczycie, jest powtarzalny po prostu, tak? Jak ktoś ma problem w ogóle z wykładaniem. Zobaczcie, co teraz się dzieje w Rosji. Wcześniej, no oczywiście graficznie tutaj też, ale wcześniej tutaj działało, wiecie, jakieś tam rzeczy, no nie wiem, ładne filmiki, jeszcze coś, nie? Teraz bez storytellingu, bez takich historii, które wam cały czas mówię, ale prawidłowo zbudowane historie, które my właśnie tłumaczymy na kursach, że nie będzie już zainteresowań, tutaj już nie ma takiego, ty musisz umieć to robić, pobudzać emocje, storytelling pobudza emocje. Umiesz przekazywać, umiesz pobudzać emocje i wtedy twoje historie rosną. Nie umiemy tego robić, wtedy... I nawet jest mnie można zobaczyć. Możecie oglądać moje historie, ja wszystkie mówię. Oglądajcie czyjeś historii i myślicie, dlaczego on robi tak, a nie inaczej. I po prostu to jest taka analiza. Wy musicie nauczyć się analizować te historie. Na przykład tu mnie dzisiaj, zobaczcie, starałam się coś tam pobudzić emocje, ale zjechałam z tego, bo chyba nie do końca tak mi się udało, albo jeszcze coś, nie? I nie kontynuuję, nie idę tam, wiecie, na plakanie, jeszcze no coś, bo ja nie lubię takich tematów poruszać, nie za bardzo. Jeśli to już ja widzę, jeśli już to, co to daje, nie do końca już tak chwyta odbiorców, w ten moment ja tak, okej, odpuszczam ten temat, zjeżdżam na coś innego i jeszcze jakieś, nie? A jeśli widzę, że bardzo chwyta i nie muszę iść za to, co mnie niekomfortowo tam dalej, to ja kontynuuję ten temat. I tak wszystkich. Wy możecie analizować, wy możecie to robić, wy możecie się uczyć na podstawie innych, ale możecie nauczyć się szybciej, mając to, co daje. Jest. No. No to właśnie, i to jest to. Aplikacje. Przygotowaliśmy dla was plik, ja przygotowałam to, co ja używam, jakie apki,
obiecałam wam 3 tutoriale, ale wybrałam z swoich postów, ale powiem wam, że wybrałam takich 3, które warto zrobić, bo kto ich nie robi, zawsze dostaje pytanie, jak on to zrobił. Dlatego wam daję to i nie daję taką fajną małą ściągę, tego podsumowania tego wszystkiego, co dzisiaj powiedzieli. Nawet ten plik już ktoś by sprzedał za 20 zł. Właśnie o to chodzi. Mam problem z produktami elektronicznymi, takimi jak bookami, kursami online oraz konsultacjami. Asiu, no to jest... ty nie masz problemu z tym, co to są za produkty, jaka jest twoja grupa docelowa i co ty sprzedajesz, co w tych kursach jest, bo to od tego trzeba zacząć w ogóle. Tak, to jest właśnie to jest najważniejsze. To jest mój przykład, nie? Ja też mam elektroniczne produkty, ale zobaczcie, pokazuję to. Elektroniczny produkt sprzedaje się przez rozwiązanie problemu. Mówisz, tracić dużo czasu na rozsyłanie maili albo na zbieranie tam coś tam, musisz to automatyzować. Proszę bardzo, mam twój produkt. Albo pokazujesz, że ktoś do ciebie napisał, Asia, albo tam jeszcze ktoś. Jak zrobić tak, żeby mail wysyłał się? Ty pokazujesz na story tam mini-instrukcję, jak to zrobić, nie? A następnym razem pokazujesz, ile czasu zajmuje proste napisanie czegoś tam, a ile tam coś tam automatyzowane, nie mam pojęcia, jaki masz produkt, nie? Ty musisz zawsze pokazywać, kurde, on nie ma czasu, jak mój produkt rozwiązuje to. On nie umie, jak mój produkt to rozwiązuje. Zawsze idziemy przez rozwiązywanie problemów innych. Tak się sprzedaje produkt. Ja wam pokazuję, nagrywajcie filmik, bo wy nie wiecie, co pokazać, albo jak pokazać restaurację. Pokazuję wam, jak można pokazać restaurację, umiejąc nagrywać filmiki. Вы не видите, как нагревать стори. Я вам тумачу, это же забачьте. Мам продукт, скажу, развензую вашу проблему. То и то. Так то все. Мать, еще какие-то питания? Еще можно давать так. Пыта, чи есть группа на Фейсбуку? Хиба есть группа на Телеграме, так, Наталья? На Фейсбуку. Ну, właśnie, я сейчас остановимся. Вы хотите, чтобы... То есть было мое такое же на Телеграме, то есть для фидбэку. Курс видеофидбэк. Для курса story я не зробила жадной группы, бо я лічу, що тут каждый пойде сам своим дорогом. Хтось буде швидше, хтось буде вольніше. Але можу зробити, мені вдає навіть лепіше зробити телеграм, бо там є швидше відповіді. Я нікуди не бачу. Забачте, коли входимо в Facebook, я не знаю, ілі відомості вже написали в коментарях, ще тут. Я мушу відвірати день чи щось там оглядати. Kiedy wchodzę na Telegram, już widzę tak przykładowo, to szybciej to się, prosto Telegram działa szybciej. Ja wiem, że nikt prawie nie ma Telegrama, ale polecam wszystkim go mieć. Mogę taką stworzyć grupę i nawet myślałam o tym, że dla kursu Story, kiedy już kończy się ta sprzedaż, zrobić webinar na podstawie waszych pytań. Jeśli nie rozumiecie coś, wy mnie będziecie zapisywali pytanie, ja organizuję ten webinar i odpowiadam na wasze pytania, prosto idę po pytania. I to wszystko. I to będzie oczywiście webinar dla tych, kto kupił kurs. Mam zaangażowanie w ankietach i quizach, ale gdzie zostawiam okienko z pytaniem, no to oczywiście, to jest standardowe, właśnie. To jest standard. Nie przyjmuj się tym, nawet ja tak. Absolutnie, to nawet najwięksi marketerzy tak mają, naprawdę tak jest. No, ludzie są cholernie leniwi i naprawdę musisz bardzo, bardzo mocno pobudzić czyjeś emocje, żeby ktoś chciał coś tam wpisać, nie? To nie jest takie proste wcale. Nie. Więc... Tak, to jest, jak ma też mówić, wszyscy mu mówimy, że to jest bardzo ciężka praca, musisz na początku miesiąc pracować w ogóle, bez żadnych reakcji, nikt na ciebie nic nie będzie, potem może 2 głosowania będzie, ktoś da tak, nie, potem to się rozwija, ale będziesz pokazywała, niż więcej będziesz pokazywała, jaka osobowością jesteś, tym lepiej. Jak angażować ludzi do reakcji, do uczestniczenia w ankietach? Zadaję proste pytania o pogodę i nie tylko oglądają. No właśnie o tym mówię. To są pytania typu, kurczę, przechodnie na przystanku, nie, ale ładna pogoda dzisiaj, no tak, ładna, nie? Czy to wzbudza emocje? No żadnych. Więc jeżeli masz, nie wiem, co robisz, Magda, tak? Nie wiem, co sprzedajesz i co próbujesz gdzieś tam przedstawić na tym Instagramie, natomiast pomyśl sobie tak, w jakich ty najczęściej ankietach bierzesz udział, w jakich ty quizach chcesz brać udział, tak? Co ciebie gdzieś tam też pobudza, bo często słuchajcie, my nie myślimy nawet z tej strony, kurczę, dlaczego ja klikam w to na przykład, tak? Dlaczego ja chcę się dowiedzieć na przykład na odpowiedź na ten quiz, tak? Albo w ankiecie jakiejś, tak? Spójrzmy na to, co nas pobudza. My często, Natalia, to tak jest, nie, że często jak my wchodzimy biznesowo na ten Instagram, to nagle stajemy się takimi ludźmi z kijem w tyłku strasznym, nie?
I nagle gdzieś to nasza taka, ten nasz humor, ta nasza radość, szczęście, to wszystko unika strasznie. I my uciekamy się do takich prostych rozwiązań, tak? A proste rozwiązania rzadko działają po prostu na mediach społecznościowych, nie? Musimy dać coś więcej od siebie. Na teraz, na teraz zapytanie, jaką masz pogodę, nie pobudza nic. Jeśli, wiecie, jaka pogoda masz, zaczniesz mieć odpowiadanie wtedy, kiedy cię już polubią. Kiedy cię już polubią i ty wyjdziesz w okienko, masz tam, nie wiem, lubią cię jak osobowość, ty mówisz, kurde, ale pogoda, nie, tam, jak ja wczoraj napisał słowo pizda, Magda, przepraszam. Co ty sprzedajesz? To jest pytanie. Jaki jest twój profil w ogóle? Bo bardzo jestem ciekaw. O, kto ja? A, Thermomix. Thermomix. Okay. No i ty chcesz sprzedawać Thermomixa, czy chcesz, żeby ktoś do ciebie dołączył? Bo to też jest, są różne sprawy, nie? Tak, z czym gotować kolejne danie? Super, tak? Czy wolicie przepisy wegańskie, czy z mięsem? Czy chcecie, żebym pokazała, nie wiem, jak się robi lody, czy bardziej jak ciasto, czy coś tam, tak? No, zobaczcie. To jest angażowanie, dokładnie. Tak. W termomiksach jest wszystko. Angażowanie może być nawet przez to, że oj, zapomniała dziewczyna jedna, zaraz byście prowadzić, ona live robi, raz tam nad paćwarkam albo coś gotuje, nie, ale ona ma taką energię, że ona po prostu, ja teraz tam, wiecie, robię jakąś tam zupę albo piecie bułeczki, to po kiedy robię te bułeczki, to po prostu ja nie wiem, u niej na live przychodzą zawsze wiele osób i ona to robi naprawdę niesamowicie, nie, i ona na przykład... Magda, przerwę ci na chwilę, bo tutaj i pytam i nic, to znaczy, że nie masz swojej grupy docelowej na tym profilu i kochana, trzeba po prostu zmienić, tak, albo puścić reklamę, zacząć się udzielać gdzieś na kontakt komplementarnych, tam gdzie jest twoja publiczność. Tak. I zdobywać nowych obserwatorów, a nie liczyć na cud, że teraz nagle ta publiczność, która nie jest widocznie zaangażowana tym, co robisz, nagle się uruchomi. Mm-hmm. Tak nigdzie nie będzie. Jeśli już nie działa, to musisz coś wymyślić. To jest mój przykład. Wszyscy mi rekomendowali od video. Nie jestem, wiesz, nie jestem tylko od video. I wiesz, te osoby, które przychodzą albo odchodzą, albo na przykład nie oglądają, ja muszę bardzo ich zainteresować czymś tam, żeby oni wyszli na to, ale czasami są osoby, które przyszły tylko po pamięci i o to chodzi, nie? A ty musisz wtedy wyjść z tamtych osób prawidłowych. Wolno mi się reklamować, niestety. Możesz. Markę osobistą swoją zawsze możesz reklamować. Absolutnie się z tym nie zgodzę. Nie musisz reklamować Thermomixa. Możesz po prostu nagrać sobie stories na reklamę. Cześć, jestem Magda, codziennie wstawiam nowe przepisy, gdzieś tam na przykład wegańskie, przesuń palcem w górę i wskakuj do mnie na profil. Czy tam jest coś o Thermomixie? Nie, ty reklamujesz siebie, pamiętaj, to z Natalią mówimy. Wy musicie tworzyć siebie na tych profilach, a nie produkt sam tylko i wyłącznie, bo się strasznie w tym zamykacie, tak? A co jak odejdziecie z firmy? A co jak zmienicie gdzieś tam zainteresowania? Ludzie z wami zostaną dla samych was, po prostu, nie? Na koncie biznesowym ile procentów kontentu osobistego, a ile merytoryki? Wszystko zależy. No i są oczywiście osoby, które lubią tylko merytorykę. Ja osobiście powiem wam tak, może być są wyjątki, oczywiście są wyjątki, ale ludzie często siebie aklamują, że oni poszukują na Instagram merytoryki. Najczęściej ludzie poszukują na Instagram odpoczynku i siły, a na YouTube na przykład poszukują merytoryki. Dlatego polecam wam robić 20% merytoryki, a różne takie spokojne rzeczy, quizy, zaangażowania, jakieś tam życie, coś tam, jeszcze coś. Wtedy to będzie ok, bo jeśli cały czas będzie ta merytoryka, no nie wiem, no co Mateusz myślisz? Ja myślę, że nie da się. To jest tak, to jest bardzo różnie. Bardzo różnie zależy od produktu, zależy od usługi, zależy tak, gdzieś tam dokładnie. Od kontentu, któremu się chcemy jakby, w który chcemy pójść. Bo słuchajcie, tak jest naprawdę, różne są formy prowadzenia konta na Instagramie. Możesz być bohaterem, czyli opowiadać proces na przykład tego swojego stworzenia. Że postanawiam na przykład, że za rok nie będę pracował na etacie. I dokumentujesz swoją drogę, dokumentujesz swoją trasę, tak? Od początku, możesz to robić.
Dokładnie, możesz robić to za pomocą na przykład pomostu, że jestem w punkcie A, jestem w czarnej dupie po prostu, ale chcę przyjść tam na tą drugą stronę, gdzie jest super, nie? No tak. I co ja muszę zrobić? Muszę zrobić to, to, to i to. I pokazujesz to, nie? Także tak. Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Ale ten biznes, no sam biznes nie może być. Musisz gdzieś tam, musi być cząstka ciebie. Tak samo jak ja bym tylko i wyłącznie wstawiał super, nawet zajebiste, najlepsze porady na świecie, ale nie byłoby tam nie mojego humoru, gdzieś tam dystansu do siebie, no to nie byłoby no, to takie no, fajne, no ludzie. Potem już powiedz, gdzie ty najwięcej masz zaangażowanie, gdzie ty masz najwięcej reakcji, oglądalność. No oczywiście, że jak stawiam gdzieś tam rodzinę albo gdzieś tam się sobie śmieszkuję, no to, to jest normalne i logiczne, nie? W ogóle, jeżeli... Jak, tak. Nawet Mateusz, on tam da, jak niemu przyszli powiedzą, sprzedaj siebie jak tam widzowiec, który pokazuje tym wiesz, ludziom, którzy pracują w marketingu, ściągnie, że ja was nauczę, ale tak najlepsze reakcje, najlepsze oglądalność, najlepsze wszystkiego, proszę bardzo, rodzinka, ci, jeśli by Mateusz się wstał i ugotowała jakieś bułeczki, uwierzcie mi, to byłby hit. Proste. Dzisiaj nawet dałem, słuchajcie. W ogóle nawet nie pomyślałem na to, czy ktoś na to zareaguje, czy nie. Po prostu wstawiłem kawę i Twixa i zadałem pytanie, czy zgadniecie, co szybciej zniknie, czy kawa, czy Twix. I na następnym stories już jestem z samą kawą. Ten Twix zniknął wcześniej niż ja wstawiłem w ogóle to zdjęcie, nie? Reakcji tysiące w ogóle, nie? Że sobie się podśmiechuję. A w międzyczasie, zobaczcie, jak to jest. Ludzie idą za emocją potem na stories. Już sprawiłeś nim dobry humor i następne stories mogą być bardziej merytoryczne i ludzie to w dalszym ciągu będą oglądać, tak? Bo już te pierwsze oglądali od początku do końca i za tobą idą. To jest fajne. No, zobaczcie, jeszcze raz tutaj fajne pytanie, mi się bardzo podobało. Właśnie kupiłam pakiet ja sam story. Zobacz wszystko, przejść wszystkie prace domowe i wtedy może być rozkminie, ale idziemy dalej. Mam catering dietetyczny w Ameryce Południowej. Poza kulisami pracy i daniami chciałabym pokazać, że to idealne rozwiązanie dla suszyków i chorych na serce. Pierwsze pytanie, dlaczego zaczęłaś prowadzić ten biznes? Czy ktoś jest w rodzinie tym cukrzycznikiem, czy jeszcze ktoś? Jeśli tak, pa-bam. Wiesz, idealny przykład, mama, wiecie, znacie pani swojego czasu, nie jest osoba, nie, tam w rodzinie, kto choruje bardzo z cukrzycą. I jeśli by ta pani swojego czasu dodatkowo jeszcze pokazywała przepisy i pokazywała, jak ona gotuje dla tam swojego syna, to uwierzcie mi, że u niej by kupowali tu książkę z przepisami, bo to pomaga w życiu. Jakby, jeśli masz w życiu ten przykład, to pokazuj na przykładzie, jak rozwiązują twoją problemę i wtedy będziesz to pokazywać. Jakby nie musisz wymyślać, to jest proste. Mamy problem, jeśli on leży u ciebie blisko w rodzinie, prosto rozwijasz to, co masz na swojej rodzinie. I jeśli ty prosto dla tych osób, bo ty wyuczyłeś na to, pytaj swoich klientów, czy możesz opowiadać ich historię, okej, możesz zamieniać ich imię, jeszcze coś, ale pokazywać wyniki badań ich, pokazywać jeszcze coś tam, nie wiem, co tam na podstawie, ja po prostu nie znam się na cukrzycy, nie? Że, albo i jak schudły ta osoba, jeszcze coś, nie robiąc to, prosto rozwiązujesz problemy i wszyscy cukrzyczniki zaczną myśleć, kurde, ja też mam ten problem z otyłością, albo ja mam ten problem z tym, albo ja, i wtedy zaczną kojarzyć swoje problemy z tobą, z twoim biznesem i wtedy zaczną kupować u ciebie. Tutaj było pytanie o konto bookstagramowe w ogóle. Ja podałem taki przykład, że weź powiedz coś, przeczytaj jakiś kawałek z książki, tak? I na przykład odnieś się do tego fragmentu, nie? Zrecenzuj coś. Same wstawianie pięknych, ułożonych tutaj pięknie książeczek, tu jest jakiś listek, bo tu jest jesień, teraz tu jest jabłuszko i tak dalej. Gówno ludzi interesuje tak naprawdę, nie? Tak. Interesuje ich to, co gdzieś tam jest w środku i jak ty to interpretujesz. I to jest tym wszystkim najfajniejsze. A nie piękne zdjęcia. Nudy, nie? No, na przykład, kiedy ja odpowiadałam tak nie tak długo na pytanie, mnie tam zadawali pytanie i tam było, co w bólu jest dobrego, nie? No i ja prosto odpowiedziałam jednej frazy, ty czytałaś tam 50 Shades of Grey, nie? I dostałam, nie wiem, chyba tam 1000 prosto śmieszków, nie? To był ten moment, ja zrozumiałam, że 50 Shades of Grey, no czytała wiele dziewczyn, nie? I oni wiedzą, o co chodzi. Ale to jest ten moment, że tutaj zawsze może być dyskusja. Ty musisz wyrazić jakby dyskusję, a co wy myślicie? Zobaczcie, ta książka jest o tym i o tym. Nie będę wam opowiadała do końca, ale ona jest porusza takie tematy. Co myślisz na ten temat? Jakby ty to na to. Ale dawajcie pobawimy się. Ja wam mówię, tam połowa zdania, wy его кончите, jak tam wy by
kończyli. I wtedy patrzymy, czy to podobno do autora, czy nie, nie, kto trafił, kto nie, wybrać kończenie. Wiecie, bawimy się z tymi książkami, zaczynamy interesować, wywlekać, nie? Boże, na wszystko, my na wszystko znamy odpowiedź. Zobaczcie, to się chce oglądać w ogóle. No jak my mówimy coś z Natalią, tak. To znaczy, że to kurczę, gdzieś tam zewnętrzny odbiorca chce, tak? Po prostu. No. Ja nie chcę oglądać tak. Zdjęcia w pięknej scenerii książki. No. Chcę coś więcej, nie? Ktoś mnie zapytał, co mogę dać rady prosto z Rosji. Prosto z Rosji jest jedna rada. Teraz storytelling. Nauka storytellingu. Bez storytellingu zero. Nic nie będzie, nic nie działa. Storytellingu. Bez storytellinga. W Rosji teraz w ogóle przestali się przyjmować na kursach, przynajmniej na produktach, że to musi być idealnie, to musi być społeczność. Budują społeczność więcej niż takie, że o, wszystko wypracowane, jeszcze coś, ale dajemy kurs. Nie, dbajemy o tym, żeby byli kuratory, no takie ludzie, mentory, jeszcze ktoś na kursie, jeśli tam duży kurs, rozdajemy tam na 10 osób po jednemu człowieku, żeby on z nimi miał kontakt. Budowanie relacji, zawsze jest budowanie relacji. Budowanie relacji, storytelling, a co jeszcze z Rosji teraz, co jest fajnego w Rosji? A, wszyscy poruszają temat wypalenia, bo każdy bloger ma wypalenie, każdy ma wypalenie. Ja na przykład już miałam dość tego wszystkiego za pół roku, bo to przygotowanie kursu ja naprawdę mnie wypaliło na mocno, nie? I to jest najgorsze, że mogła tego nie robić, nie? I no okej, wiesz, sprzedałyby to, co było, nie? Moralnie to mocno wypala, musimy się uczyć. Muszę się nauczyć, ale chyba to będzie następne takie moje kroki i będę się uczyła. To nie jest dobra rada, te książki są prawami. No daj spokój, no to kilka sekund. A jak wstawiasz na przykład zdjęcia ze strony, to co? To ktoś ci to usuwa? Wiesz, to chodzi o to, żebyś nawet wplotła jakieś 2-3 zdania i potem następne swoje. To mi chodzi. To nie chodzi o to, żebyś ty czytała teraz przez 5 minut jakiś fragment książki. To chodzi o to, żeby pobudzić po prostu emocje. Nie szukajcie problemu tam, gdzie go nie ma. Naprawdę, bo często to przez takie rzeczy właśnie się stopujemy. Nie wiem, ta książka płcio, nie? Dla dzieci, że jeśli my mamy tu książkę, to wiesz, poruszać tak, że to jest książka dla dzieci, generalnie jest rysunkowa, nie? Tam mówicie rysunki i kilka słów. Вы любите więcej читать, czy вы любите więcej oglądać i opowiadać historii, wiecie, albo lubicie wyszukiwanki, nie? A jak wy opowiadacie wyszukiwanki standardowo, czy wymyślacie każdy raz inną historię, wiecie, tutaj się zaczyna, nie? Bo każdy opowiada wyszukiwanki, płci, jeszcze coś po innemu. Mój mąż opowiada takie historie, że ja sama ich słucham. A ja opowiadam tak, bo jestem zmęczona. Ja już, dobra, tu dziadzia przyjechał, tam wujek, jeszcze coś, idziemy dalej. I to jest zaangażowanie. Każdy odpowiem по-różnemu. Mnie mówili o tym, że kiedy do mnie przychodziło wydawnictwo, oni mówili mi tak, nie można pokazywać więcej niż chyba 3 albo 4 strony z książki. Coś takiego. Mnie mówili w dzieciństwie, kiedy ona mnie poprosiła, żeby ja pokazała tę książkę. Ja powiedziała, okej. I nie wiem, albo to było ileś tam procent książki, może być to było proste 3 strony, to było ileś procent książki, albo i wydawnictwo nawet nie powiedziało, że mogę pokazać, to jest okej, tylko nie więcej niż, bo tam jest jakieś prawne rzeczy. Musisz poczytać. Poczytaj tym i już... Tak, Wiktoria, pozdrawiam cię też, to nie to chodzi, tylko chodzi o takie zdrowe podejście. No nikt nie będzie na Instagramie czytać teraz książki, no przecież tak nikt nie będzie też oglądać, tylko to chodzi o dynamikę, nie? No. Tak, dokładnie. Ewa zapytała, skąd ja mam tyle pomysłów. Ja sama czasami nie wiem, skąd mam pomysł, ale czasami oni mnie znikają. Uwierzcie mi, czasami mam zero i to jest normalne. U wszystkich jest. I powiem tak, u wszystkich jest taki moment, że my nie możemy zawsze być na topie. Nie możemy być zawsze na topie. Będzie taki falowy moment. Ja będę nie smogę opowiadać, potem za jakiś czas znowu będzie energia. Nie będzie energii, będzie energia. I tak to jest. Świetny webinar, genialny. Bardzo się cieszę. A co to znaczy w ogóle? Kursy kupiłam wczoraj. Big love. Dziękuję bardzo. Dzięki, naprawdę wszystkie, kto kupił kursy, albo kto kupi kurs, bardzo dziękuję. To jest tylko po prostu zaufanie do tej osoby, która oglądać, nie lubić jej, nie kombinuje ci, doceniać, można powiedzieć tak. No. Dobra, to myślę, że musimy skończyć, bo to już naprawdę
Mamy ile to? Godzinę 40. Ja boję się, że możemy Wam się znudzić i wtedy będzie Wam ciężko to. Myślę, że koniec, nie, Mateusz? Czy tak, opowiadamy? Tak. No. Dziękuję bardzo. Jeśli co, mamy link tu. Jeśli chcecie zadać mnie jeszcze kilka pytań później tam po webinaru. Wszystko powiedzieliśmy, co chcieliśmy. Dziękujemy bardzo. Super. Dzięki Wam wszystkim. Do zobaczenia pewnie na kursach. Także no, wpadajcie do Natalii, wpadajcie do mnie, jeżeli chcecie. Jeżeli macie jakieś pytania jakiekolwiek, to śmieleńko. Dobra, no fajnie. Polecam, Mateusz. Także kursy są do kiedy, Natalia? Do kupienia? Kursy sprzedaję do poniedziałku, do czwartku. Do poniedziałku. Jest zniżki. Do czwartku są zniżki. Po czwartku. Także im szybciej, tym lepiej tak naprawdę. No. Wczoraj było lepiej kupić, bo były największe zniżki. Teraz mniejsze, ale też okej. Ja liczę, że to jest też okay. super zniżka. Stówka to jest 20% od ceny, nie? To jest super zniżka. No, także wpadajcie. Trzymajcie się. O, do zobaczenia. Hej, hej. O, tak, skończysz, nie ty? Ja nie wiem, tak, ja skończę, już wszystko kończę.